Witamy bardzo serdecznie w kolejnym 221 odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, za pierwszym mikrofonem dzisiaj będzie Christian Kender, ze mną w studiu będzie również Mikołaj Weiser. Jestem i nagrywa mi się odpowiednie źródło tym razem. Bardzo się cieszymy, Mikołaju. I słuchajcie, dzisiaj mamy specjalnego gościa prosto z Londynu, o czym też opowie, aczkolwiek mieszka w Polsce, więc jest z nami Tomek Wasiewicz. Cześć, dzięki za zaproszenie. Tak, słuchajcie, Tomek wpada pod nieobecność Rafała. Rafał potrzebuje małej przerwy, odpoczywa sobie. Pozdrawiamy Rafała. I powiem wam szczerze, że już się cieszyłem na tą myśl, że kurde, Rafała nie będzie. Będzie można troszeczkę o tym Sony ponapierdalać. Ale przecież wjeżdża kolejny biały rycerz. Więc po prostu z deszczu pod rynnę. Więc tak sobie pomyślałem, że z Tomkiem sobie nie pożartujemy o Sony. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, to może Mikołaj pochwal się, co żeś ty ostatnio odpierdolił i osłabiłeś mocno skład zielony w tym podcaście. Rozumiem. Tak, no akurat tak się zdarzyło, wiecie, jak to bywa w życiu nieraz, że troszkę przyciśnie kaska. No i stwierdziłem, że muszę się pozbyć jakiegoś sprzętu z domu. I pierwszy raz w moim życiu akurat z tych sprzętów, które mogłem sprzedać, padło na Xboxa chwilowo. Żałuję, bo kurwa zaraz Scorn i tak dalej, no będzie w co grać w sumie. Jest parę gier, które chcę sprawdzić, więc mocno żałuję, no ale cóż, odkupię sobie kiedyś tam. Tak, szczególnie, że... Przepraszam, Krystian. No słuchaj, no, wytnę, cały cię kurwa wytnę. Szczególnie, że Mikołaj stał się szczęśliwym posiadaczem 3 razy droższego telewizora. No ale cóż. Tak. Ale to na raty, więc to się nie liczy. No spoko. Dobra, słuchajcie, więc my mamy Tomka, będziemy Tomka trochę cisnąć dzisiaj, ponieważ nieczęsto do nas wpada. I słuchajcie, Tomek był w Londynie, tak jak mówiłem. Słuchajcie, był w Anglii, nawet się nie odezwał. No cóż, jego sprawa, ale był na pewnych targach gier, nazywa się to EGX. I troszeczkę nam o tym dzisiaj opowie. Poza tym powiemy wam, jakie zmiany jakie zmiany naszły, nadciągnęły w nowym Battlefieldzie, w ostatnim Battlefieldzie, bo podobno już jest grywalny. Powiemy wam o Modern Warfare 2, czyli o tej becie, co była, bo Tomek też mocno przycisnął. I słuchajcie, będzie trochę o nowej FIFA. Ja ogrywałem FIFA. I mam no już 12 godzin, już mam pewne myśli na ten temat i powiem wam też czemu w ogóle do tej FIFA podeszłem. Poza tym będzie troszeczkę filmowo i będzie Mikołaj mówił o pewnym Souls-like'u od Patrona, ale to dowiecie się dopiero później. Więc słuchajcie, nagrywamy 13 października. To kurwa 2000... nie leżało koło Souls-like'a, ale okay. Nie uprzedzajmy faktów. Proszę nie spoilerować, Dobra, słuchajcie, 13 października 2022 rok. No i zaczniemy może najpierw od szczątków, czyli od paru map, które ograł Tomek w nowym Modern Warfare 2. Więc Tomku, bierzesz chyba to na premierę, powiedz czemu. Biorę na premierę i to mówiąc szczerze, wziąłem to na premierę dawno, dawno temu. No po pierwsze A jeszcze przepraszam, wpadnę ci w słowo, bo to tylko na PlayStation 5 była ta beta, nie, tak? Nie. Pierwszy weekend był dla PlayStation wyłącznie. Najpierw dla preorderowców, a potem dla wszystkich niebieskich, a w drugim weekendzie była dostępna gra absolutnie dla wszystkich na PC-cie, na Xboxach i na PlayStation. I na czym ty grałeś? Ja grałem na PlayStation 5. A na czym on mógł grać? To są w ogóle głupie pytania. No w sumie też prawda. Przepraszam. Wybaczam. Ale żeby to było 12 godzin raz. W pracy byłem, nieprzytomny rozumiem, jestem. Nie? No dobra, okej. Okay. To pamiętaj, że Tomek to taki Rafał. A, okej. Okay. Tak. Tylko bardziej czy trochę mniej? Nie, właśnie mniej, bo Rafał to jest taki, wiesz, krucjata wręcz, a Tomek to po prostu jest takim papieżem, po prostu i niech się dzieje. Więc dobra, Tomek Modern Warfare 2, powiedz mi jeszcze, bo ja tak się szczątkowo dowiadywałem, bo ja jakimś wielkim fanem nie jestem Cola, kiedyś byłem, to jest remake... Starego Modern Warfare 2? Nie, to jest tylko ktoś w marketingu stwierdził, że tak się lepiej sprzeda. Bardziej reboot tak. Chyba, nie? Dokładnie tak. Jest to ponowne podejście do tematu. Marka Modern Warfare po prostu jest najlepszą marką, jeżeli chodzi o wszystkie studia produkujące koda.
i ktoś postanowił po prostu, że to się lepiej sprzeda. Nadał jeszcze raz tą samą nazwę dla produktu, ale jest to nowa gra, aczkolwiek postacie z poprzednich Modern Warfare wracają, przynajmniej tak zapowiadały zwiastuny, i Soap, i Ghost będą również w tej części, natomiast będziemy rozgrywać zupełnie inną historię. No właśnie, martwiłem się o tą historię, czy właśnie nie będzie kupił w kraju. Ale powiem ci, że w windę na lotnisko jeszcze raz bym sobie rozegrał. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to było. Wydaje mi się, że albo 2 lata temu, albo 3 lata temu. Jako dodatek do preordera Koda był właśnie remaster Modern Warfare 2. Tak, to pamiętam. Tak, i tam było można rozegrać wyłącznie kampanię, że to była jakby gra bez multi. Tak. Bez multi, tak, to też to pamiętam. Czyli ta część jest robiona przez Infinity World? Dokładnie, nie, tak, czy... tak. Infinity tak. World, okej. Okay. No tak, no oni robią chyba jednak najlepsze te kody. No dobra, to co tam się dzieje w tym Modern Warfare? Beta była, mówiąc szczerze, całkiem rozbudowana. Mieliśmy dostępne 4 mapy, które dosyć zróżnicowane, jeżeli chodzi o strukturę pionowo-poziomą. W sensie, że nie biegamy tylko po jednej płaszczyźnie, ale jest też sporo miejsc, gdzie możemy zejść na przykład pod ziemię albo gdzieś do góry, także trzeba się wroga spodziewać z każdej strony. No jest to kod, więc nie czarujmy się, starcia są dynamiczne i określenie berek z brońmi nadal się tutaj sprawdza. To, co się zmieniło, to podejście do budowy broni. Mamy, oni to nazywają Weaponsmith 2.0, czyli nowy jakby system rusznikarz. Tak, nowy system rusznikarza, który został zresztą wprowadzony w Modern Warfare 1. Teraz wraca w dwójce w nowej odsłonie. I patent polega na tym, że mamy bronię od jednego producenta, który produkuje nam na przykład pistolet maszynowy, karabin typu AR i lekki karabin maszynowy. I teraz na tej podstawie macie różne dodatki. Musicie rozegrać każdą z tych broni ileś tam meczy, ponabijać kile, żeby podblokować dodatki, i wtedy te dodatki przenoszą się na inne te bronie. Czyli macie jakiś ulubiony celownik, ale żeby go odblokować, musicie grać lekkim karabinem maszynowym, i jak go odblokujecie, to wtedy możecie sobie latać na karabinku z nim. Uwielbiam takie rzeczy, uwielbiam. Gra za 330 zł i jeszcze muszę grać jakimś gównem, żeby mieć celownik w innej broni. No mnie takie rzeczy nie przekonują za bardzo. Równie dobrze mógłbyś powiedzieć, że kupujesz kurwa nowego Wiedźmina i musisz expić levele, żeby pokonać mocniejszych przeciwników. Ewentualnie jeszcze skórki, no to może, pożalcie Boże. Ale przecież w kodach to było zawsze normalne, że sobie odblokowujesz jakieś rzeczy na bronie, grając po prostu. No, dawno nie grałem, wiem. Okej. Okay. No okej. Coś jeszcze. Tak, więc to jest pierwsza nowość. Druga nowość to dodatki ruchowe do postaci. Doszedł oprócz ślizgu taki skok przed siebie, jakby padnięcie, ale nie tak typowo, jak kiedyś to było, czyli crouch i prone, czyli jakby kucnięcie i położenie się. Tylko to jest dosłownie rzut przed siebie, czyli można się rzucić na przykład za osłonę albo przeskoczyć przez okno, ale nie przejść przez okno, tak jak było to do tej pory, tylko dosłownie przeskoczyć za to okno. To tak jak na szczupaka. Tak, prawda? Dokładnie tak. Co jednocześnie jakby powoduje, że kompresujecie się i jest was trudniej zabić. Druga rzecz to jest strzelanie z podwieszenia. Czyli jeżeli mamy wybrany zestaw jakby ekwipunku, który jako drugą broń miał broń boczną, jak pistolet albo pistolet maszynowy mniejszego rozmiaru, to zawieszając się na krawędzi, możemy się zza tej krawędzi jakby wychylić i z tego pistoletu siekać do ludzi, będąc prawie, ale że super, niewidoczni. Czyli w sensie możemy na łapach na parapecie wisieć, tak, i się podciągnąć i strzelać, tak? I naprawdę super mało widać takiej osoby jakby zza tego murku, czy zza tego parapetu, czy dachu, więc jest to bardzo fajne. Doszły nowe gadżety,
ale to w sumie nic tam takiego ciekawego. Natomiast no, ta dynamika starć. Nie, muszę się cofnąć, nic ciekawego. Doszły gadżety podobne do tych z Rainbow Six Siege. Czyli na przykład mamy teraz granat, który przebija się przez ścianę. Rzucamy jakby ładunek z jednej strony ściany, a granat wypada z drugiej strony ściany. Przez co bez wchodzenia do pomieszczenia jesteśmy w stanie je zniszczyć dosłownie. Czy znalazły się też takie kamery, już tu bardziej wcześniej pokazane w Splinter Cell, ale też fajnie wykorzystane przez operatora ze Splinter Cell w Rainbow Sixie, czyli również rzucamy kamerę w ścianę i potem możemy sobie podglądać z tej kamery, co się dzieje na mapie. Oprócz tego, jeżeli aktywnie przez nią nie przeglądamy, kamera daje nam feedback, czy w jej polu widzenia jest przeciwnik lub go nie ma. Spoko. Ciekawe, powiedz mi, ty grałeś w poprzednią część Call of Duty, w tą, co teraz jest aktualnie na rynku? Grałem absolutnie we wszystkie. Więc tak, okay, tak, grałem. A grasz w Call of Duty? Gram. To ostatnie Call of Duty? Cały czas gram, tak. I widzisz, że faktycznie ta Modern Warfare 2 będzie... Z petarda. To jest trochę tak, że... Co roku Call of Duty nie jest petardą? Nie. Na przykład ostatnie dla mnie dobre Call of Duty, ale część ludzi się nie zgadza, było to drugowojenne. Bo i Black Ops, i ten Vanguard to są niestety gry średnie. Mhm. Ale to według ciebie Modern Warfare pierwsze nie było dobre? W sensie nie, było rewelacyjne. Było rewelacyjne, tylko później był... Później był chyba World War II, potem był Black Ops, teraz jest Vanguard. A World War II nie był przed Modern Warfare? Przed Modern Warfare, tak. Możliwe. Wszystkie ma. Ale no mam, mam i mam wbite setki godzin. No to właśnie tyle ich ma, że mu się pojebało. No chyba tak. No okej. Ale bo powiem wam, że w sumie ja, o ile już wiele razy podkreślałem, że ja oprócz WOTA tak naprawdę nie byłem zbyt multiplayerowy i akurat właśnie Modern Warfare, ten reboot, był na tyle dobrą, ciekawą grą, że jak dobry był, tak. Zostałem zaproszony do kilku meczy Warzona najpierw pierwotnie, od Warzona to się zaczęło, to wyszło na to, że właściwie w kodzie ponad 500 godzin spędziłem w tym Modern Warfare, nie? Więc to była naprawdę fajna gra. I nie wiem, skoro mówisz, że jest taka petarda, to może odkurzę swoje łącze internetowe, że tak powiem. Znaczy no, ja myślę, że to jest trochę tak, że jeżeli ktoś patrzy na to z boku, no to są po prostu gry, w których się strzela, tak? I tam za dużo się nie zmienia, no bo nadal jest to gra w berka, nadal macie bronię, nadal macie jakieś totalnie odjechane, niepasujące do rzeczywistości skiny. Na broniach z pierwszej czy z drugiej wojny światowej biegacie z kolimatorami, z cudami na kiju, gdzie nikt w ogóle nawet o tym nie myślał. I jasne, to może jakby dla kogoś, kto w tym nie siedzi, powodować jakiś tam zgrzyt, czy że mu się to nie podoba. Ale dla kogoś, kto naprawdę odpala każdą grę na premierę z tej serii, skok jakościowy dla mnie jest naprawdę potężny. Okej, a powiedz mi, jak to z twojej strony? Znaczy, no nie czarujmy się, tak? Gram na PlayStation 5 i... No właśnie, tu jest problem. PlayStation 5 nie ma aż tak dużego progresu. Ale no, oczywiście, no Boże, głupota. Byłem teraz na targach. W Londynie i właśnie specjalnie ustawiłem się w kolejce do bety Call of Duty. Nie, do peceta i grałem na naprawdę wypasionym pececie i to... Pierwszy raz naprawdę poczułem, że mi przykro, że nie mogę pograć na PC-cie w koda. No i tak mamy na Xboxie. No spoko. No dobra, więc na premierę bierzesz tak. 330 zł chyba, tak? Dobrze mówię? Wydaje mi się, że ja kupiłem w promce za 320 ze Steelbookiem. Och, cóż za promocja. Ale ze Steelbookiem, gdzie jest Steelbook już... Nie no, świetnie, ja wiem, Często w Anglii po prostu dają w cenie te steelbooki. Ale spoko. Domyślam się, że gdybym na twoim miejscu, pewnie bym był też zajarany, bo jeżeli chodzi o Call of Duty, faktycznie, no Modern Warfare zawsze miały tą jakość, tak? I wiemy, że na tym tytule nie trzeba się... Znaczy, raczej się nie zawiedziemy, tak? Więc, a to kiedy to ma premierę? Jak za dwa tygodnie, nie? Coś takiego.
Za tydzień jest dla preorderowców jest dostęp do kampanii, że można było rozegrać kampanię na tydzień przed tydzień multiplayerem, a 28 jest zaplanowana premiera multiplayera. Okay. Kurczę, no zobaczę, może wrócę do tego koda. Mój brat się ucieszy, bo będzie mógł mi znowu wpuszczać bezlitosny wpierdol. Znaczy, kod ma to fajne, co mi się podoba i co brakuje mi u wielu innych wydawców, mianowicie, że możecie sobie grać, bo na przykład ja tak grałem w Warzone, jak jeszcze miałem peceta do grania, że macie ten sam profil na pececie i na PlayStation. Czyli cross progress. Nieważne, jakby, nie? Gdzie gracie, tak, nieważne gdzie gracie, odblokowują wam się te rzeczy. Więc miałem tam jakiś tam ziomków na pececie, graliśmy sobie na pececie, a potem wchodziłem na playce i grałem z ziomkami na playce i miałem to wszystko podblokowywane. I to jest naprawdę spoko. Tak, więcej gier powinno tak robić. Jeżeli chodzi o te nowe shootery, to na ogół już tak jest. Wszystko co ma crossa. Ale szczerze mówiąc, tak w ogóle to jest rozwiązanie, które według mnie powinno wejść do najróżniejszych gier. Czy to singlowych, czy multiplayerowych, bo według mnie to by napędzało sprzedaż na różnych platformach, bo na przykład ja teraz miałem odpalone jakieś tam gry na Xboxie, Xboxa teraz sprzedałem i chętnie bym jakby pociągnął je dalej na przykład na Playce, chętnie bym na przykład pocisnął dalej Elden Ringa, nie? Ale sobie ale to wiesz, to już... jakby progresu z Xboxa nie przeniosę na Playkę, nie? I nie chce mi się kupować. No, to już właśnie nie chce mi się kupować drugi raz gry, żeby ją od początku przechodzić, ale gdybym mógł ją kupić drugi raz, żeby grać w nią dalej i sobie na przykład gdzieś tam progres kombinować jak coś z dodatkowymi bossami, to już prędzej, nie? Myślę, że właśnie takie rozwiązanie z takim cross-progresem powinno być w jak największej ilości gier. Tak, znaczy jeżeli chodzi o coś takiego, to wydaje mi się, że większość gier, w których konta robisz wewnętrznie w grze, to możliwe, możliwe. Na przykład na pewno czymś takim jest Fall Guys, w które gram i mam na PC-cie i mam na Xboxie te samo konto i te same levele, więc wiem, że to działa. Więc raczej w tego typu rzeczy wydaje mi się, że większość crossowych multiplayerowych no rzeczy spoko, coś nie, to taka jest. Dygresja z mojej strony. No, dobra. Słuchajcie, no to Modern Warfare 2, Tomek już odlicza, będzie grał, będzie się chwalił, może znowu do nas wpadnie i już powie... Już pełnoprawną recenzję, o tym, co tam się... Tak, więc zobaczymy. I słuchajcie, więc w tej... przejdźmy teraz sobie do filmu krótko. Film troszeczkę chyba związany i tak z grami. Ja w ogóle pamiętam, jak grałem w Alien vs Predator na PC, gdzie można było wybrać, czy gramy Marinem, czy Alienem, czy tak, Predatorem. Tak, tam były różne kampanie w ogóle. Było to zajebiste. Pamiętam, że było w kur... Tak, to było w kurwę ciężkie. Pamiętam, że było to tak ciężkie. No i słuchajcie, i wyszedł fajny film w klimacie tego. Mikołaj opowiedział, więc Mikołaj krótko powiedz parę słów. Tak, ostatnio sobie usiadłem, właśnie sprawiłem sobie ten telewizor i chciałem sobie obadać, jak tam wyglądają różne materiały, w których jest zaimplementowane Dolby Vision, Dolby Atmos i tak dalej. Chciałem zobaczyć, jak to współgra właśnie z soundbarem i tego typu rzeczy. I właśnie między innymi nawinął mi się ten film. I w sumie tak poniekąd obejrzałem go głównie dlatego, że nie wiedziałem, co mam obejrzeć. Bo jakoś ja nigdy nie byłem wielkim fanem tego uniwersum, wielkim fanem Predatora. Oczywiście lubię pierwszą część, natomiast kolejne jakoś mi z tej pamięci ulatywały, bo z tego co pamiętam, one mi się jakoś średnio te kolejne części podobały, w których występował Predator i... One zresztą chyba nawet w powszechnej takiej opinii raczej mają, że tak powiem, renomę gniotów. O tyle odpaliłem sobie tego Preya, bo tak się film nazywa, Prey. Swoją drogą to jest dość fajny zabieg, gdzie mamy Predator i tytuł nowego filmu z Predatorem. Jakby to słowo jest kompletnym zaprzeczeniem Predatora, czyli Prey, ofiara, tak? Jakby zwierzyna łowna, coś takiego. I kupił mnie na początku i skłonił do odpalenia tego filmu właśnie setting, bo o ile poprzednie filmy rozgrywały się współcześnie i mieliśmy do czynienia z bronią palną i jakąś tam bardziej zaawansowaną technologią, o tyle tutaj mamy rok bodajże 1700
1718 albo 1780. W każdym razie dzieje się to w czasach kolonizowania Ameryki Północnej i Ameryki Środkowej. Więc główną bohaterką filmu jest Indianka, rdzenna mieszkanka tych ziem, na których dzieje się akcja. I na co należy zwrócić uwagę w tym filmie, co mi się bardzo spodobało, to mega fajne wykorzystanie właśnie tego settingu do prezentowania bohaterów. Na przykład bardzo mi się rzuciła w oczy scena, kiedy bohaterka się obudziła w swoim obozowisku i myła sobie zęby takim charakterystycznym patyczkiem jakby. I ja sobie to później sprawdziłem. Okazało się, że oni rzeczywiście wykorzystywali taką konkretną roślinę do szczotkowania sobie zębów. I właśnie w tym filmie jest mnóstwo takich fajnych detali, które troszkę tak zagłębiają nas w ten świat przedstawiony i bardzo przyjemnie przedstawiają nam tych bohaterów jako ludzi, którzy tam po prostu żyją, a nie tylko są statystami przed kamerami. I to mi się bardzo spodobało. Dalej. Jeśli chodzi o fabułę, tak naprawdę tutaj trudno było coś jakoś mega odkrywczego. Natomiast film bardzo fajnie trzyma w napięciu. I to mnie jakby utrzymywało przy ekranie, bo tam cały czas coś się dzieje, nawet jak chwile były takie cichsze, bardziej kameralne, to nie odczuwałem w tym filmie żadnej dłużyzny, ani przez moment. Tam było dość dużo takiego dynamicznego montażu, nawet w spokojnych scenach. Kamera pracowała w taki sposób, że nie pozwalała nam tak naprawdę na to przysłowiowe przyśnięcie przy tym filmie. Jest spoko zagrany, naprawdę bardzo mi się podoba postać głównej bohaterki, która jest początkującą łowczynią, która próbuje udowodnić wszystkim, że potrafi polować. I w ramach takiego rytuału, takiego wielkiego polowania, które ma uczynić z kogoś prawdziwego myśliwego, ona zaczyna śledzić i jeszcze wtedy nie wie, że zaczyna śledzić predatora. Bo na początku myśleli, że to jakiś duży niedźwiedź, bo zostawił taki charakterystyczny ślad w glebie i właśnie bardzo fajnie zostało to poprowadzone, ukazana ta jej podróż, całe to tropienie tej zwierzyny przysłowiowej, jaką tutaj jest akurat predator. I właśnie cały film się opiera tak naprawdę na tym, że balansujemy na tym, czy bohaterka jest właśnie łowczynią, czy zwierzyną. I bardzo dobrze to zostało ukazane. I film jest w ogóle bardzo ładnie nakręcony. Ma przepiękne, naprawdę przepiękne plenery. Więc totalnie polecam zobaczyć choćby dla przepięknych widoków, bo naprawdę w tym filmie jest czym nasycić oko. Ta praca kamery właśnie, takie niesamowicie szerokie kadry. Tam wydaje mi się, że tam jest zastosowany jakiś specyficzny typ obiektywu, bo o ile na przykład jak Batmana ostatniego oglądałem, tam dla odmiany było w drugą stronę, że praktycznie wszystkie krawędzie kadru były niesamowicie rozmyte, rozmazane. Tak tutaj praktycznie na całej szerokości kadru, na całym ekranie mamy obraz ostry jak żyleta, który pokazuje nam dużo detali terenu. I to działa szczególnie właśnie w tych szerokich kadrach, w tych plenerach. Autentycznie aż czułem po prostu wiatr, który mi zrywał szkliwo z zębów, jak tam ona biegała po tych szczytach gór. Naprawdę to był bardzo fajny seans, trzymał w napięciu i tam nie chcę jakby spoilerować za dużo, chociaż jakby mówię, fabuła nie jest jakąś może najmocniejszą stroną tego filmu, ale scenariusz sam w sobie jest bardzo przyjemny i nawet wydaje mi się, że ten film mógłby być nieco dłuższy. Miałem wrażenie, że się troszkę za szybko skończył i mógłby troszkę właśnie jeszcze bardziej tym napięciem troszkę pożonglować. Może trochę zabrakło mi scen granych w ciemności, bo ten film jest bardzo jasny tak naprawdę. Mamy może z dwie sekwencje tak naprawdę w całym filmie, które się dzieją w nocy i wtedy ten film naprawdę robi niesamowitą robotę, jeśli chodzi o trzymanie w napięciu. I trochę mi tego zabrakło. Wydaje mi się, że twórcy się mogli połasić na trochę więcej scen, w których widzielibyśmy niewiele, a więcej byśmy słyszeli. Swoją drogą bardzo ładnie jest zaimplementowany Dolby Atmos w tym filmie, Dolby Vision, więc film naprawdę robi zajebistą robotę. Także polecam do zobaczenia. Prey, taka szybka recenzja laika. W każdym razie mnie się podobało i
I myślę, że każdy, kto lubi takie klimaty, kto kiedykolwiek widział jakiś film z Predatorem i lubi tę postać, to zdecydowanie powinien to zobaczyć. Polecam. Dobra, więc słuchajcie, Prey na Disney Plusie. Tak, tak, jest na Disney Plusie, dokładnie. Z tego, co się orientuję. Dokładnie, więc do nadrobienia ja też będę musiał. Słuchajcie, dobra, i zostańmy tą zwierzyną, polujmy. Więc zostańmy w grach, w których się po prostu poluje na przeciwnika i powiedzmy troszeczkę o tym Battlefieldzie 2042. No ja słyszałem, Tomku, że tam naprawdę sporo się zmieniło i chyba już po roku, tak, bo to chyba rok temu była premiera. No tytuł jest grywalny, tytuł jest naprawiony, jest grywalny. Ja nawet mam znajomych, którzy się nawet jarają tym tytułem, ale aczkolwiek im trochę nie wierzę, bo oni jarali się, jak wyszło to na premierę, więc trudno mi wierzyć w to, że ta gra jest już taka grywalna. A nie była to udana premiera, tak, warto zaznaczyć. No kompletnie, przez to było gówno. Znaczy może nie gówno, ale ta gra miała poważne problemy, z którymi się borykała, nie? No, była niegrywalna. Więc Tomaszu, wiem, że grasz dużo w Battlefielda, więc powiedz mi, czy zauważyłeś, co tam zostało naprawione? Czemu w ogóle ta gra miała problemy, czy ich nie ma? No i czy można zachęcić ludzi, żeby za te 30 zł w Biedronce z tego koszu z Disco Polo wyjęli tą grę, poszli do kasy i ją w końcu kupili? Znaczy, myślę, że nadal dobrze byłoby założyć kominiarkę do wyjmowania tej gry z kosza, bo ludzie w Biedronce mogą nie rozumieć, co robić. Jeszcze robić. Być opluli albo pobili. Niemniej jednak... Dawaj to, kurwa. Niemniej jednak, no, kupiłem również tę grę na premierę w zeszłym roku. Wow. Biedny Tomek. No. Żeby jakby tak być szczerym, kupiłem ją dlatego, że wpisujcie miasta. Mamy dzielone konto z kolegą na PlayStation i on marzył o tej grze, a że akurat jego urodziny zgrały się z premierą, to postanowiłem mu sprawić przyjemność i kupić mu tę grę na premierę, żebyśmy razem mogli sobie pograć. Mhm. Ale i faktycznie na premierę odpaliliśmy, absolutnie przez 4 godziny nie byliśmy w stanie ze sobą zagrać i na długie miesiące olaliśmy tytuł. Jaskółka pojawiła się dopiero w tym roku z pierwszym sezonem, ponieważ pierwszy sezon miał wystartować zaraz po premierze. Niestety wydaje mi się, że około 9 miesięcy zajęło twórcom, żeby przygotować się do tego pierwszego sezonu. I pierwszy sezon również nie był zbyt udany. Dopiero teraz odbywający się właśnie drugi sezon już jest jakby daje nadzieję, że coś z tą grą się dzieje. Ale jeszcze w trakcie trwania tego nieudanego pierwszego sezonu twórcy zapowiedzieli trzeci sezon. I tak naprawdę to na niego czekamy i to on przyniesie te zmiany, na które wszyscy czekamy. Czyli na jakie zmiany czekamy tak właściwie? Otóż główną zmianą jest powrót specjalizacji z Battlefielda 3. Bo teraz mamy różnych specjalistów. Bo teraz było trochę jak w Hero Shooterze de facto, nie? Że jakie postacie miały konkretne umiejętności. Tak. Do tego stopnia, że nawet było bardzo ciężko znaleźć postać, która podnosi innych żołnierzy na polu walki, gdzie w Battlefieldzie jest to absolutny must. I to się już zmieniło. To się już zmieniło, po pierwsze, w obrębie własnej czteroosobowej drużyny, na której podzieleni są wszyscy gracze niezależnie od wielkości meczu, czyli nawet tam w 64-osobowych meczach jest podział na czteroosobowe zespoły, to w ramach tych czteroosobowych zespołów każdy może podnosić każdego, niezależnie od tego, kim gra. A oprócz tego wszystkie postacie, które są jako support, mają tam wpisane, że są supportowymi postaciami, również mogą podnosić. Nadal jest czy ja dobrze zrozumiałem, że w obrębie drużyny każdy może podnieść każdego, ale tylko tak. Support może podnieść kogoś z innej drużyny, tak? O to chodzi? Dokładnie tak. A to ma sens. Ale dziwne. I oprócz tego jedna jest postać, która jest typowym lekarzem jakby pola bitwy i ona podnosi ludzi z pełnym życiem.
bo jak się inaczej podnosicie, to podnosicie się z połową życia, okay. A ta jedna postać podnosi z pełnym życiem. Natomiast to ma w ogóle jakby zniknąć i od sezonu trzeciego być zastąpione starym podziałem właśnie na support, assault, sniper i chyba medic, więc będzie jakby powrót do tych starych klas, ale przede wszystkim zaczęto zmieniać mapy. Mapy, no które właśnie, bo chciałem na początku, zapytać właśnie. Były absolutnie niegrywalne. Tak, że podobno one były za wielkie, tak? Dobrze słyszałem, że. Znaczy nie tyle były za wielkie, co za duże były odległości pomiędzy poszczególnymi punktami. Zapalnymi jakby, tak? Czy to w podboju, czyli że jakby macie strefę, jak przyjmujecie strefę, to ruszacie do następnej strefy, czy takiego rodzaju olbrzymiej dominacji, gdzie macie na mapie na przykład 8 punktów i przyjmujecie te 8 punktów jakby naraz. No właśnie, bo to były problemy, które ciężko załatać łatką, to już potrzebuje tak naprawdę gruntownej przebudowy mapy, struktury po prostu gry de facto, nie? Dokładnie, to się dzieje, jeszcze to nie wszystkie mapy dostały to. Wydaje mi się, że w tej chwili dwie mapy są po poprawkach i są zdecydowanie najbardziej popularnymi mapami. Kolejna jedna na pewno jest już w produkcji i jeszcze przed sezonem trzecim ma do nas trafić, więc tutaj się dużo, dużo zmieniło. Zmienił się też tak zwany time to kill, który był czasami absurdalny. Że waliliście po prostu do tych postaci jak w Borderlandsach. Okay. Leciały tylko te cyferki, trafienia i tak dalej, ale no tam staliście i do siebie strzelaliście. Więc to się zmieniło. Zaczęło to mieć więcej sensu, zaczęło to mieć ręce i nogi. Oczywiście nadal są pewne przegięcia, czyli moi ukochani tarczownicy. Opis tarczy balistycznej w Battlefieldzie mówi: no, ta tarcza broni przed pociskami małego kalibru, czytajcie pistoletu. Natomiast rzucacie w tarczownika C4, wysadzacie C4, tarczownik nie stracił nawet jednego punktu życia, okay. Ponieważ tarcza go uchroniła. I to już również się zmieniło już w trakcie trwania drugiego sezonu. Już nawet w kodzie można było C4 sprzątnąć ta tarczownika. Tak, doszła poprawka i faktycznie teraz, jeżeli strzelacie, bo testowałem to, jeżeli strzelacie z pistoletu, to nic się nie dzieje, natomiast jeżeli strzelacie z karabinu, czy już z długiej amunicji, to jakby życie schodzi i można takiego gościa odpowiednio szybko zastrzelić, bo tak byli praktycznie niezniszczalni. Więc bardzo dużo jest teraz nawet właśnie takich zmian, które wchodzą w tak zwanym międzyczasie, i bardzo prężnie działa jakby ten system wydawniczy nowych łatek i poprawek do tego Battlefielda. I naprawdę się gra przyjemnie. Naprawdę jest radość ze strzelenia helki RPG czy z jakiejś naprawdę efektownej akcji wpadnięcie na punkt i wystrzelania na przykład 10 typa jednym magazynkiem czy jakby to wszystko zaczyna jakoś tak działać. Oczywiście nadal największym bolączką są inni gracze, ale przynajmniej ci gracze są. Bo jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu bardzo często było tak, że połowę serwera stanowiły boty. O Jezus. Teraz gry znajduje bardzo szybko, jest dużo chętnych i to uwaga, nawet bez konieczności włączenia cross-platformowego grania. No to jest dobry znak. Można grać Playka na Playkę, Xbox na Xboxa, PC na PC. Chociaż oczywiście, jeżeli włączycie cross-platform, no to już w ogóle czasy jakby ładowania mapy nowej to są sekundy, więc widać, że ci gracze wrócili i widać też, że wróciło dużo dobrych graczy. Tak patrząc po ich poziomach, mają tam spędzone kupę godzin, widać, że się tym jarają. I widać też różnicę między kimś, kto wsiądzie w pojazd i kompletnie nie wie, co ma z nim robić, a naprawdę wirtuozów helikoptera, którzy się tam ukrywają, chowają między budynkami, latają pod mostami, no robią takie cuda tymi pojazdami, że to naprawdę aż przyjemnie zginąć od kogoś takiego. No tak. No tak. No w porządku, czyli można, jeżeli chyba nadal nie jesteście przekonani, poczekajcie na sezon trzeci, ale... A on kiedy jest? No teraz zostało nam jeszcze termin? Chyba 60 dni z tego drugiego, niecałe 60 dni. Jakoś na nowy rok pewnie wejdzie, albo on... No grudzień wydaje mi się, że to jakoś w połowie grudnia, początek grudnia. To Tomku, ja mam jeszcze do ciebie takie pytanie, tam było 128 graczy? Można, tak, tylko że 128 graczy jest na
w trybie portal obecnie. To jest taki tryb, w którym są jakby wszystkie bronie z różnych BF-ów, są mapy z różnych BF-ów i to jest taka trochę piaskownica. Ustalacie jakby dodatkowe zasady, tam się można tak troszkę więcej pobawić. Tak, tam w ogóle jakby... można cuda tworzyć, jeśli chodzi o scenariusze tych map, z tego co słyszałem. Tak, 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 dokładnie tak. Więc tam jest jakby taka zabawa trochę piaskownicowa, dla mnie jest troszkę za bardzo chaotyczna. Natomiast w tych, że tak powiem, trybach, powiedzmy takich oryginalnych, no to są 64-osobowe mecze. Ale wiesz co, bo mnie na przykład co raziło, jak grałem sobie w betę tego Battlefielda. Ja ogólnie nie jestem jakimś tam wyznacznikiem, jeśli chodzi o sieciowe strzelanki, absolutnie. Ale w poprzednich Battlefieldach, co mnie do tej gry jakby przyciągało, że na tyle, że nawet chciałem spróbować poprzednich Battlefieldów, to zawsze była ta bardzo zaawansowana destrukcja otoczenia. Gdzie tutaj też była dość szumnie zapowiadana, że będzie next genowa i w ogóle... A szczerze mówiąc, jak zagrałem w tę betę, to ja tam tej destrukcji nie widziałem, nie? Jakby to bo właśnie jej nie było. To były... Została dodana dopiero właśnie przy okazji pierwszego sezonu została dodana i teraz faktycznie no jeszcze to nie jest poziom Bad Company 2, okej? Okay? Jakby to, co można było robić w Bad Company 2, to chyba jeszcze na wiele lat będzie jakiś taki niedościgniętym wzorem, ale, no, właśnie to, ale to jest ciekawe, nie? Że fajnie mamy działać. Teraz mocne sprzęty, mocarne konsole, a nadal do poziomu Bad Company 2 dużo brakuje, jeśli chodzi o dowolność poruszania się po tych mapach i ogólnie pojętej destrukcji. Bo tutaj faktycznie są budynki, które po prostu możecie wpaść i wrzucić C4 i je po prostu złożyć, więc to jest, czy wybić sobie dziurę w ścianie i zaskoczyć przeciwnika na punkcie, więc to pod tym względem jest całkiem fajnie. Oczywiście są miejsca, których nie jesteście kompletnie w stanie zniszczyć. Aha. Wynika to z tego, że jakby są potrzebne w takiej formie, że na przykład znajduje się tam flaga, okay. Tak? I jakbyśmy je zniszczyli, to byłoby ciężko ten punkt bronić. Więc wszystkiego się nie da jakby zlevelować do zera, ale nadal mimo wszystko jest trochę tych zniszczeń. Czyli są fajne poprawili efekty, to, tak? Pogodowe. Tak, tak. Jest tornado, które jak się wpadnie w tornado, to naprawdę jest niezła zabawa. Rzuca tobą tak dosłownie, tak jakby się znalazło w tornadzie. Czy na przykład jest mapa na kosmodromie, gdzie w zależności od tego, jak gracze grają, albo rakieta wystartuje i wtedy jest pełno dymu i nie można jakby się przez chwilę odnaleźć, bo traci się widoczność na kilka metrów do przodu. Albo można tą rakietę zniszczyć i wtedy też jest jakby coś innego, więc są takie różne rzeczy, które właśnie wpływają na to, że ten BF no jednak wyróżnia się na tle innych produkcji. Dobra, fajnie. Ja myślę, że ja będę chyba takim jednak graczem, który sobie poczeka, kiedy trafi do usługi EA Play i wtedy odpala. Aczkolwiek powiem szczerze, że kiedyś, tak jak mówiłem już, ja w tą betę nawet fajnie się bawiłem na tej dużej mapie. No ale teraz tak jak mówisz, czyli w takim razie jeżeli te 128 osób jest tylko w portalu, to przecież pamiętam, że na jednej mapie było te 128 osób, więc zmniejszyli tą mapę, czy po prostu... Znaczy są tryby pewnie, w których można to odpalić. Ja gram konkretnie w podbój, czyli okay. Ten właśnie taki z przejmowaniem... Chyba taki najbardziej klasyczny dla Battlefielda. Do stref. Tak, tak. I tam jest max 64, nie? No te. No dobra, fajnie. Dobra, no to kończmy tego Battlefielda. Słuchajcie, przejdźmy teraz do innej gry, którą kupuje się też co rok. Bo chyba to jest zawsze taki standard, szczególnie dla takich casualowych graczy. Pozdrawiamy Tomka. Więc słuchajcie, czyli co? Call of Duty FIFA, nie? No, mój Boże, Call of Duty, co za odcinek FIFA co się roku, kroi. To...
Więc to taki trochę standard. No myślę, że casualowi gracze grają tylko w te dwie gry. No i w sumie my już w jedną grę ograliśmy, będziemy ogrywać. To teraz troszeczkę o tej FIFA. Słuchajcie, co się stało? Ja w ogóle osobiście grałem w tą FIFA po chyba jakichś takich 4 latach przerwy. W sensie kupiłem w końcu, bo grałem te 10-godzinne wersje na EA Play, ale w końcu postanowiłem sobie kupić nową FIFA. Ponieważ zwolniła. Gameplay zwolnił. A ja jestem fanem wolniejszego kreowania akcji, gry pozycyjnej, bez żadnych wielkich kontr, szybkich akcji. Ja po prostu lubię sobie rozkminiać i budować akcje. Więc po zagraniu w demo stwierdziłem, o kurwa, to będzie coś dla mnie. No i słuchajcie, no niestety się, że tak powiem, ugiąłem, no i kupiłem tą FIFA. No i co? No i powiem wam szczerze, że tak, o FIFA dużo w ogóle takiego, dużo w stosunku do innych FIFA dużo nie można powiedzieć, no bo co roku jest chyba praktycznie to samo. Szczególnie, że gdzieś tam czytałem, że w ogóle w tej FIFA jest najmniej zmian w stosunku do poprzednich. Oczywiście, no poza wolniejszym tym gameplayem. Ale słuchajcie, nauczony doświadczeniem i z tego, jak widzę po znajomych, jak grają i tak dalej. Słuchajcie, w FIFA liczą się tylko dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest tryb zostań tam gwiazdą, czyli wybieramy sobie jednego zawodnika, tworzymy go i gramy sobie nim online, wirtualne kluby, ligi i tak dalej. To ma fajne e-sportowe zacięcie, ludzie w to grają. Są ligi w Polsce i to jest super sprawa. Ja pamiętam, że kiedyś stworzyłem sobie obrońcę i po prostu sobie grałem ze znajomymi, levelowałem i tak dalej i graliśmy ligę, super, to była super sprawa. Więc ludzie kupują FIFA dla tego jednego trybu, żeby coś z nim później robić, no albo ewentualnie Ultimate Team, czyli tryb, dla którego ja kupiłem tą FIFA. I słuchajcie, zanim przejdę do tego Ultimate Team, to chcę dać, bo to będę już kończył wtedy, zaczynając w sumie kończył tą recenzję FIFA, więc chcę oddać głos Tomkowi, bo Tomek grał w FIFA też dla zupełnie innego trybu, ale to myślę, że to jest odosobniony przypadek w ogóle. A to tylko wyjątek potwierdza regułę. Więc Tomku, co ty w ogóle robisz w tej FIFA do chuja? Tak, ja gram zupełnie źle w FIFA i gram źle w FIFA od lat. I byłem osobą, która kupowała nową FIFA na premierę dla trybu kariery, a dokładnie dla tego story, który był z Aleksem Hunterem. Ja się absolutnie zakochałem w tej historii. W sensie to był tryb w FIFA, jakiego mi brakowało, ponieważ ja jestem beznadziejnym graczem w FIFA, a jednocześnie od 97 roku gram we wszystkie jej odsłony. Nie umiem tego wytłumaczyć, czemu grając naprawdę tak długo nie umiem grać w tę grę, ale takie są fakty, natomiast granie w nią sprawia mi olbrzymią przyjemność. Ale powiem ci, że ja cię trochę rozumiem, bo ja w FIFA też jestem absurdalnie chujowy wręcz, ale też co roku wracałem jednak do tych odsłon, głównie ze względu na to, że w sumie w FIFA grywam głównie pod wpływem różnych substancji, kiedy wpadają do mnie znajomi na przykład, albo ja wpadam do kogoś, kto ma konsolę. I nie ukrywam, że wtedy ta FIFA daje nam dużo, dużo radości, mimo że większość z nas jest absolutnie chujowa w tę grę. Ale różne takie dziwaczne mecze jakimiś podrzędnymi ligami, gdzie gramy sobie na przykład finał Ligi Mistrzów, w którym gra Jagiellonia Białystok kontra Raków Częstochowa, to są po prostu niezapomniane wrażenia i jestem w tę grę strasznie gówniany, ale nie ukrywam, że lubię czasem sobie w nią pograć i swego czasu, to były myślę czasy FIFA 15, 16, może coś takiego, i ja lubiłem sobie właśnie tworzyć swojego zawodnika, tylko że wtedy nie wiedziałem o możliwości gry przez sieć tym zawodnikiem, więc grałem sobie karierę mojego zawodnika z botami i jakimś cudem sprawiało mi to frajdę i satysfakcję, więc jakby poniekąd jestem w stanie cię zrozumieć, że właśnie mimo wszystko wracasz do tej gry. No i właśnie jakby po udanych tych, że tak powiem, próbach stworzenia jakiejś takiej historii wokoło piłki nożnej,
Pojawiła się Volta, na którą się ucieszyłem, bo też brakowało mi takiego tytułu, który nazywał się FIFA Street, a na którym zaorałem sobie kciuki do krwi na PSP, więc jakoś ta Volta mi się dobrze kojarzyła, ale to nie było to. Mimo wszystko jakoś nie wciągnęło mnie to i nie planowałem zakupu najnowszej FIFA, aż do momentu, jak gruchnęła wiadomość, że w najnowszej FIFA pojawi się fikcyjny klub Premier League AFC Richmond z serialu Ted Lasso, dostępnego na platformie Apple Plus. Okay. I jest to serial, który kupił mi absolutnie, który polecam w ogóle wszystkim fanom piłki, a już w ogóle fanom Premiership zdecydowanie. Ale to jest jakiś, rozumiem, fabularyzowany, tak? Fabularny serial po prostu. Tak. I teraz drużyna jakby z tego serialu, fikcyjna drużyna i fikcyjny trener zostali przeniesieni do najnowszej odsłony FIFA. Okej. I tylko z tego powodu ograłem 10-godzinny trial, jaki jest dostępny w tym pakiecie EA, nie pamiętam, EA jak się Play. Nazywa. Właśnie Play. Tak. To tam 10 godzin jest triala i ograłem sobie go, grając wyłącznie tą drużyną w tryb jakby kampanii prowadzenia drużyny właśnie fikcyjnej Ted Lasso. I bawiłem się niesamowicie, trzaskałem screenshoty, wykrzykiwałem cytaty z serialu do tego stopnia, że właśnie moja żona jakby tam patrząc na mnie, co ty w ogóle, co tam krzyczysz? Co ty musiałem odpierdalasz? Jakby fragmenty tego serialu, żeby zrozumiała, czemu właśnie strzelam gola i krzyczę jakieś dziwne hasła, więc naprawdę zrobili mi dzień właśnie dodaniem tej fikcyjnej drużyny. Ale nie udało ci się chyba przejść te 10 godzin. Nie, to już, ale jakby zaspokoiłem swój głód na tyle, żeby poczekać do momentu, jak ta FIFA stanie. Ale powiedz mi. Albo wejdziesz za darmo w Game Passie pewnie. Ten tryb właśnie związany z tym Richmond, to jest jakby taki tryb menedżerski? To jest stary tryb menedżerski, który jest w każdej FIFA, czyli tylko że zazwyczaj to było tak, że wybierało się drużynę z jakiejś pierwszej ligi europejskiej i potem awansując dostawało się możliwość zakontraktowania na przykład już jakiejś tej jakby ekstraklasowej, czy tam premiershipowej, czy seria drużyny. Można było jakby kupować, sprzedawać zawodników, to było takie zarządzanie klubem, dodatkowo były treningi, więc można było ćwiczyć te nowe rzeczy, które się w tej FIFA pojawiły. Można było też rozgrywać mecze, albo je symulować, więc można albo było zrobić z tego taki lekki menadżer piłkarski, albo też właśnie grać w te grę oczywiście z AI, nie przeciwko ludziom. I on tutaj wrócił, tylko że od jakiegoś czasu ten tryb jest dostępny, że nie musimy zaczynać właśnie gdzieś tam ostatnią drużyną w pierwszej klasie, tylko można od razu największe te drużyny wybierać do trenowania. I w ramach, że jakby w tej FIFA jest właśnie dostępna ta drużyna, to można ją było wybrać jako tą, którą się prowadzi od samego początku i po prostu to jest taki właśnie tryb, który nie ma końca. Po prostu rozgrywacie rok kalendarzowy, wszystkie jakieś turnieje lokalne, nielokalne, wyjazdowe. Czyli jest jakby pełen terminarz rozgrywek tam, tak? Tak, wszystko, łącznie z jakimiś tymi takimi wakacyjnymi turniejami, które się odbywają na całym świecie, że nie wiem, lecicie się do Stanów i są cztery drużyny, nie wiem, jakiś Katar, jakaś, nie wiem, powiedzmy Manchester United, Bayern Monachium i Real Madrid i gracie, nie wiem, w Los Angeles, nie? Więc wszystkie tego typu rzeczy są, tam są nawet wywiady, że jesteście zapraszani na wywiad i dziennikarze wam zapytają na przykład, no widzieliśmy, że nie wystawiliście gracza X, czy macie z nim jakiś tam problem, czy ma kontuzję, albo nie wiem, przegraliście jakiś mecz i się was wypytują, co tam uważacie o zawodnikach, kogo tam należy skarcić, a kto się tam postarał. Więc jest to całkiem taki przyjemny tryb właśnie do takiego gościa jak ja, który nigdy w życiu nie odpalił meczu online z obcą osobą. No tak. Może ja się zainteresuję. Może nawet lepiej. Dobra, słuchajcie, więc to tyle, jeżeli chodzi o głupoty w FIFA, które w sumie nikogo nie interesują.
To teraz przejdźmy do creme de la creme, czyli Ultimate Team. Słuchajcie, przede wszystkim od razu mówię, że ja miałem przerwę, jeżeli chodzi o FIFA, więc tam się sporo zmieniło i być może zmieniło się rok temu albo dwa lata temu, ale dla mnie jest to nowość, więc ogólnie o niej powiem w stosunku do tego, jak ja grałem. Więc zacznę od tych pozytywnych rzeczy, a później od tych negatywnych rzeczy. Więc słuchajcie, FIFA wjeżdża i bardzo mi się podoba ten gameplay. Fajnie się gra. Jest możliwość dodatkowego ćwiczenia strzału. Ten strzał nie będzie polegał na tym, że będziecie wciskać siłę strzału i kierunek, tylko będziecie musieli w pewnym momencie puścić guzik w jakiejś tam dodatkowej opcji, trzeba się tego wyuczyć, musicie sobie to włączyć i ten strzał będzie troszeczkę inaczej wyglądał. Wiem, że jest ogólnie trudny, ale jest do ogarnięcia. To taka nowość. Kolejną nowością jest to, że murawa się niszczy, tak? Że jest tam jakiś zajebiście super inteligentny system Hyper Motion coś tam, dwa, który powoduje, że wślizgi, które zostają, są na murawie, zostają i w ogóle ona w naturalny sposób się niszczy, tak jak w prawdziwym 90-minutowym czyli meczu. Reprezentacją Polski można zwalić porażkę na murawę na przykład. Można. Na kartoflisko. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Jak ta FIFA nas więc... No. Więc tak. Słuchajcie, sam tryb Ultimate zmienił się dla mnie mocno. Mocno, bo ja naprawdę dawno w to nie grałem, więc pierwsza rzecz to jest taka, że karty kontuzji wróć. Karty kondycji zostały w ogóle wyeliminowane, bo kiedyś było tak, jak ja grałem w Ultimate, że co mecz wasi zawodnicy mają mniejszą kondycję, zaczynają z 100% powiedzmy, a później po tym meczu mają 95% i albo w pewnym momencie dacie mu odpocząć, albo używaliście karty, dzięki której on ma dalej znowu 100%. W ogóle z tego zrezygnowali, widzę, więc co każdy mecz, po każdym meczu wszyscy wasi zawodnicy mają 100%. Tak samo jeżeli chodzi o kontuzje. Kiedyś były kontuzje, wasz zawodnik po meczu na przykład dostaje kontuzji, musi pauzować dwa mecze. To kiedyś była karta polegająca na tym, że na przykład jeżeli kontuzja głowy, to używaliście takie karty. Kontuzja ręki czy nogi to karta poszczególna do tego rodzaju kontuzji. Teraz jest zupełnie inaczej, teraz po prostu macie ogólnie jako kontuzję i ogólnie używacie jednej karty do wszystkiego. To jest ciekawa zmiana. Słuchajcie, kolejną dosyć ciekawą zmianą, i to jest w ogóle pojebane, że robicie sobie stadion swój, jak chcecie, gdzie chcecie i co ma na nim być, to też sobie wybieracie. Wybieracie sobie w kartach, jaka ma być murawa, jakie mają być flagi, jakie mają być przyśpiewki, co ma być za jedną trybuną, za drugą, na VIP-ach. W ogóle można robić tyle rzeczy na tych stadionach, kupując pewne karty. No i jest to dosyć fajna sprawa. Ja akurat nigdy do tego jakiejś większej wagi nie przykładałem, ale można sobie swój stadion fajnie spersonalizować. Co chcę powiedzieć? Spersonalizować, tego słowa im brakowało. Dokładnie tak, więc możecie zrobić naprawdę dużo fajnych, ciekawych rzeczy w tym temacie. No i słuchajcie, no i co? No Ultimate Team przez jednych nazywany po prostu zajebistymi multi transakcjami, które po prostu są zakryte gdzieś w mechanikach systemu. I słuchajcie, no i tak jest. Dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj miałem rozmowę z osobami, które grają w FIFA dużo więcej niż ja. No i na przykład ja tam koleżka mówił, że poprzednio FIFA wydał 450 funtów na karty. Sporo. Druga osoba już powiedziała, że wydała na razie 40 funtów na karty i mówi, że na razie mu to starczy. Więc to jest właśnie kwintesencja Ultimate. Słuchajcie, tryb jest dla mnie zajebisty. Macie dedykowaną aplikację na telefony, gdzie ja sobie co godzinę, że tak powiem, wystawiam karty na sklep i po prostu na nie mogę kupować, robić różne rzeczy i to jest super sprawa, więc to zawsze super działało. No i poza tym kupujemy te karty, kupujemy z marketu te karty, sprzedajemy te karty, otwieramy paczki, robimy squad battle, challenge, bierzemy udział w różnych wyzwaniach, robimy dzienne wyzwania,
czy sezonowe wyzwania, bierzemy udział w lidze weekendowej. No po prostu jest tego dużo i słuchajcie, nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak to kuresko wciąga. Naprawdę, jeżeli wjeżdżacie w to i wam to pyknie, to jesteście kurwa zgubieni. I naprawdę czasami do jakichś takich przykrych rzeczy. Właśnie kolega mi też opowiadał, że kiedyś, słuchajcie, no do takiego stopnia on się wciągnął, a był dzieciakiem, że normalnie okradał rodziców. Autentycznie to są takie rzeczy. Słuchajcie, to są takie mechanizmy wbudowane w tej grze, o których nawet nie macie pojęcia tak na pierwszy rzut oka. Ja teraz widzę, co się dzieje. Powiem wam tak, tryb jest rewelacyjny, tak? Tylko że jest tam kureski pay to win. No nie ma opcji, że jeżeli koleżka wydał 400 funtów, to nie ma opcji w ogóle, żebym ja się dosrał do jego składu, nie wydając nic. Oczywiście można powiedzieć, nie no, przecież jak będziesz grał, wygrywał i tak dalej, no to możesz mieć taki skład jako... Tak, mogę mieć. Za 1000 godzin może będę miał to co? Może. Ale nawet myślę, że musi być dużo więcej. Więc gra jest pay to winem. Ona, FIFA w Ultimate, w trybie, w którym w ogóle jest chyba najważniejszym trybem dla FIFA, stąd mają najwięcej hajsu. Jest to niestety pay to win. I ja zdaję sobie z tego sprawę. Nawet no to nie wiem, dla mnie taka gra jest z automatu przekreślona, szczerze mówiąc. Jeśli coś jest pay to winem, no tak, come on. Tylko że bierz... No jest, tylko że bierz sobie też pod uwagę, że po pierwsze daje ci to frajdę. Ale jak pay to win może ci dawać frajdę? No bo ja nie rozumiem. Grasz mecz z kimś, no dobra, mając chujowy początkowy skład i nie masz, nawet grając dobrze, nie masz najmniejszych szans z nim, bo on ma kurwa Ronaldo, Messiego i Lewandowskiego w ataku, tak? No powiedzmy, że coś takiego jest. No i powiem ci, że jest trudno, ale może być kompletną pizdą i może z nim wygrasz, tak? No tak jest, masz rację Mikołaj, tak jest, może się tak trafić, może ty nie masz takiego chujowego składu, tak chujowego, ale powiedzmy, że on ma overalla 88, drużyny, czy 89, czy 90, a ty masz 83. No oczywiście, będzie ci się grało dużo ciężej. No ale powiem tak, no, jeżeli chodzi o te dywizje, które gracie, tak? Na przykład jestem teraz w 8 dywizji, w 7 i to tak idziecie do pierwszej, zaczynacie od 10. No to powiem wam, że jeszcze dramatu takiego nie ma, że o kurwa, co on ma za skład, nie? No ale jednak w większości tych meczy ludzie mają lepsze składy niż ja, tak? No i albo hajs wypłacili, otwierali paczki, albo po prostu siedzą dużo dłużej niż ja. Bo może się tak zdarzyć, tak? No z drugiej strony, no umiejętności nie da się kupić, tak? Więc jeżeli jesteś zajebisty w chuj, to może jakąś chujową drużyną też wygrasz, aczkolwiek takich zawodnikach, osobach, którzy mają podobne poziomy, a różnią się mocno drużynami, no to ta drużyna wygra. Słuchajcie, jeszcze w to FIFA trochę pogram. Pomimo tego, że widzę już te wszystkie mechanizmy i znowu mnie zaczyna to wkurwiać, to jeszcze ten gameplay się troszeczkę broni. Broni albo nie broni, bo jak stwierdziłem, że gra faktycznie jest wolna i naprawdę sporo osób, które grało ostatnio w FIFA, bardzo nie lubią tej nowej FIFA, bo jest właśnie wolniejsza. Skrzydła nie działają tak jak wcześniej. Nie robi się już do takich mocnych, długich podań i na pizdę z prawej, z lewej strony, bo troszeczkę ciężej to wychodzi. Ale już pojawiają się błędy, które wykorzystują przeciwnicy, ale to wiecie, to musicie wejść w tą FIFA i po prostu siedzieć w niej i wiedzieć, co tam się dzieje tak grubo, więc okazuje się, że teraz kolega mi mówi, że grał ligę weekendową i wyszła taka karta, bo te karty wychodzą na przykład, jak zawodnik gra lepiej, ma overalla 82, to na przykład zagrał zajebiście weekend, to wychodzi w drużynie tygodnia i ma na przykład 86. I wyszedł taki zawodnik, który nazywa się Rafael Leão z AC Milanu, z Milanu, którym wszyscy grają w lidze weekendowej tak, że schodzą z nim ze skrzydła lewego, na którym gra, do środka i robią inny strzał, który zawsze wpada. Więc wykorzystują pewne umiejętności gry i nieudolność gry. No ale straszny. I on mi od razu przyszedł mi do pracy w poniedziałek i mówi: ej Krystian, bo ty grasz, ty włoską robisz sobie, kupuj sobie Leão, bo wszyscy robią finezyjny strzał. Schodzą ze skrzydła do środka i finezyjny 0-1 strzał i po prostu zawsze wpada, kurwa. No i słuchaj, no i właśnie to jest taka FIFA, R1, tak? Więc R1 to pewnie nie to będzie naprawiane i tak dalej.
Nie, nie. Podcinka to jest L2 w ogóle. LOP, jeżeli ci chodzi o LOP. No, nieważne. Faktem jest, że właśnie takie rzeczy mnie już zaczynają wkurwiać, tak? Bo już ktoś coś wymyślił, już ktoś coś znalazł, powiedział, że wszyscy grają tym Rafael Lao. Pewnie go zaraz ukrócą to, ale bo już jakiś update się chyba dzisiaj albo wczoraj pojawił, więc może już coś tam się innego dzieje. No, ale właśnie to jest taka FIFA. Więc słuchajcie, FIFA jak FIFA, powiem tak. Jeżeli chodzi o FIFA, to ci, co mają grać, to i tak już grają. Ci, co nie grają, a chcą, tak jak na przykład ja, no to powiem wam, że do tej FIFA fajnie jest wrócić. Tak, fajnie jest wrócić, tylko mieć na uwagę, że no to jest ogromny pochłaniacz czasu. I no i akurat w FIFA jest tak, że czym więcej grasz, tym masz lepszą drużynę, ale nie do końca jesteś lepszy. Bo ja nie zauważyłem, żeby mój progres szedł. Może po prostu jestem chujowy, albo po prostu jeszcze muszę nad składem popracować, bo no dalej dobra. Nie mogę wybrać optymalnej formacji. W wypadku FIFA ogólnie, czy może tej nowej FIFA? No. Jeśli chodzi o nowych graczy, na przykład, którzy nigdy w FIFA specjalnie nie grali, na przykład tak jak ja, że tylko na melanżu najebani grają w FIFA. I jakby ktoś taki chciał na przykład jednak spróbować, zacząć grać w tę FIFA tak poważniej. Czy od tego Ultimate Team się taka osoba totalnie odbije i nie ma tam czego szukać, czy może jednak warto spróbować? Słuchaj, powiem ci tak. Ultimate Team jest zajebistym trybem. Naprawdę. To, co FIFA stworzyła z tym trybem, to jest Mistrzostwo Świata, ponieważ tam się non-stop coś dzieje. Codziennie wychodzą jakieś SBC. Macie takie... ci, co nie wiedzą. Są takie wyzwania. One są codziennie, parę ich wpada. Ogólnie są tygodniowe. W których polega to na tym, że trzeba stworzyć drużynę z kart, których się ma. I po prostu macie taką zależność. Muszą być włoscy gracze, overall 77, maksymalnie dwóch z tego samego klubu. Jak stworzycie 11 kart, które przepalacie, dostajecie paczkę. I po prostu czasami możecie siedzieć sobie na takim na tymi wyzwaniami i po prostu je robić. Słuchajcie, ja w menu potrafię spędzić godzinę, dwie, w ogóle nie odpalając gameplaya. Ja po prostu odpalam FIFA na godzinę, robię sobie te wyzwania i wychodzę. W ogóle nawet nie odpalam gry. Bo to jest tak po prostu zrobione. I tak się w tym wciągam, że to szok. To jest dramat. Z jednej strony jest to dramat. Trzeba po prostu brać pod uwagę jedną rzecz. To jest super tryb i można zginąć na nim. Tylko musicie uważać, czy chcecie wydawać na to pieniądze. Bo po pierwsze, jeżeli wam się nie... Jeżeli chcecie mieć z tego satysfakcję, frajdy i tak dalej, spoko, bierzcie, FIFA jest super zajebista. Ale jeżeli będziecie grali w to 20, 50, może 100 godzin i stwierdzicie, no kurwa, no nie mogę mieć tego składu, albo chciałbym grać lepiej, albo coś, i wejdą prawdziwe pieniądze, no to możecie zginąć. I jeżeli chcecie brać FIFA tak na poważnie, olejcie to kompletnie, ten tytuł, bo on naprawdę, to jest naprawdę hazard, to jest pierdolony hazard. Odpalacie te paczki codziennie, po 5 paczek czy 10 dziennie z wyzwań nawet, nie musicie płacić i tylko trzymacie kciuki, żeby właśnie trafił się wam jakiś Ronaldo, Messi albo jakaś ikona, albo cokolwiek. I po prostu odpalacie. Mam znajomego, który mówi, że 100 paczek kupił i nic mu nie wpadło. I kupi za prawdziwe pieniądze. Więc to jest po prostu hazard. Lubicie otwierać te paczki. To wciąga, to kuresko wciąga. Wiem, bo żona mi nawet powiedziała parę dni temu, żebym się uspokoił z tą FIFA. No bo kurwa, no tak, no bo zginąłem. Ale no to jest pewnego rodzaju narkotyk, tak? To jest po prostu jakieś uzależnienie i chce się to robić, tak? Więc ja już troszeczkę odpuszczam tą FIFA. Ja już, można powiedzieć, że się już przesyciłem, bo naprawdę siedziałem godziny w tą nową FIFA już tak, a dobra, okej, pewna blokada, nagrywam podcast, muszę ograć inne gry, spokojnie, czy czas wrócić do rzeczywistości, ale myślę, że każdy może spróbować czegoś takiego, bo to jest super sprawa, tak? Tylko warto po prostu... jeszcze tutaj zaznaczyć, bo odpowiedzi na to pytanie, czy jakiś tam niedzielny gracz, który nagle cię postanowi zagrać w FIFA, może się odnaleźć. Warto powiedzieć, że w FIFA jest bardzo dużo różnego rodzaju treningów, które uczą
i podstawowych zagrań, i skomplikowanych zagrań pokazują wam dokładnie krok po kroku na różne sposoby, jak wykorzystać wszystko to, co nowa FIFA ma do zaoferowania. Więc jeżeli tylko nie wstydzicie się przyznać sami przed sobą, bo przecież nikt na was nie będzie patrzył, że warto odpalić samouczki, bo nie czarujmy się, ile osób znowu odpala samouczki, a tutaj naprawdę te samouczki, które ja odpaliłem wyłącznie dlatego, że były jakby wewnątrz kampanii tej menadżerskiej i w jakiś sposób wpływały na zawodników na boisku, naprawdę dają mnóstwo nie tylko też fajnej zabawy, ale też uczą was różnych tych zagrań, gdzie potem za chwilę odpalacie mecz i już możecie je wykorzystać. Nagle się okazuje, kurde, nie wiedziałem, że potrafię takie rzeczy zrobić. Zgodzę się z Tomkiem. Ja nawet powiem, że ja sam odpalałem samouczek, bo mam niestety problem z obroną, jeżeli chodzi o w tej grze. Nie jest dla mnie tak intuicyjny jak kiedyś. Ja w ogóle w obronie w FIFA nigdy kompletnie nie umiałem grać. Nawet na tych melanżach. A widzisz, a ja lubię na przykład taką grę pozycyjną. Ja w ogóle lubię bronić. Ja lubię bronić w ogóle w FIFA. Zawsze lubiłem i nie mogę tutaj tego do końca tak ogarnąć, tak jak kiedyś. I tak może faktycznie odpalę te same łuczki, tak jak Tomek powiedział, może sobie to przypomnę, może po prostu przez te lata coś się pojawiło, a ja po prostu o tym nie wiem. I zobaczę, jak to wygląda, bo jeżeli dalej będę miał problemy z obroną, to ja to rzucam w pizdu, bo okaże się, że znowu wejdzie mi jakiś taki Lao z prawej strony, do środka, dziękuję, i po mnie z lewej strony do środka, dziękuję, no i na chuj tu bronić, nie? Więc no właśnie to są takie mankamenty FIFA, no dlatego pro w wielu aspektach było zawsze dla mnie troszeczkę lepsze, bo było bardziej realistyczne, tak? Bo nie mogło, słuchajcie, tu można grać taką klepką, że słuchajcie, przez 3 sekundy od bramkarza jesteście w polu karnym przeciwnika. Naprawdę w 3 sekundy, więc no nie, no kurwa nie. No ale to jest no, FIFA. Ale to z jednej ale strony FIFA, mówiłeś, że naprawdę gameplay zwolnił, że jest wolniejszy, a z drugiej strony możesz tak być w polu karnym przeciwnika tak w 3 sekundy. Ale podanie, a tak, ale no tak, ale to chodzi o same podania. Chodzi o same podania. Bo podania są szybkie. Możesz grać taką klepkę, która po prostu. Chodzi o to, że może inaczej. Gameplay sam w sobie zwolnił, ale na przykład niektóre rzeczy dalej są takie, jakie były. Właśnie poddania, strzały. Bardziej poruszanie się jest wolniejsze. Że tak dużo z tą piłką nie zrobisz. Ale na przykład podanie to masz moment, tak? W Pro Evolution to jednak te podanie, ono jednak ma jakiś tam dłuższy ułamek czasu, zanim poda. Tutaj te podania dalej działają pyk, pyk, pyk. Już masz 3 podania zrobione, tak? Więc to dalej jest mankamentem. No ale słuchajcie, dobra, to już kończę o tej FIFA. No, mówię tak, no, ja się super bawię w FIFA. Podałem się te dywizje, które teraz są zrobione. Kiedyś było tak, że po prostu w danej dywizji musieliście zagrać 10 meczy i zdobyć, nie, 15 punktów, tak? Awansowaliście, a jak zdobyliście za mało, to spadaliście. Teraz jest troszeczkę inaczej. Teraz macie takie, w dywizji macie takie checkpointy, których nawet jak będziecie później przegrywać, to nie spadniecie. Więc to też jest spoko. Więc ogólnie FIFA i cały tryb zmienił się jak najbardziej na dobre, tylko że dalej to jest gra nastawiona jednak na pay to win. Czy warto wejść w FIFA? Jeżeli nie teraz, to nigdy. I tak jak powiedziałem, no trzeba mieć też głowę i rozum. Jeżeli gra się w ten tryb, bo można bawić się w inne tryby jak najbardziej. Ale mówię, no ten tryb jest najbardziej reklamowany wszędzie. Słuchajcie, dobra, i skoczmy o FIFA 23, bo FIFA to jest jednak FIFA. No i teraz jestem ciekaw, bo słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale odkąd Mikołaj jest z nami w podcaście, to Mikołaj jest zawsze rozentuzjazmowany recenzent. Dokładnie tak, słuchajcie, więc on jeszcze nie przyjechał. Oj, nieprawda. Ja po prostu zawsze staram się wypunktować to, co mi się w grach podoba, i nigdy nie ma tak, że nie powiem o jakichś wadach, które tam są, tylko po prostu co poradzę, że grałem kurwa w gry, które mi się podobały. Okej, okay, no dobra, no niech ci będzie, ale w sumie wniosek jest ten sam, tak? Że nie miałeś jeszcze takiej gry w podcaście, przynajmniej ja sobie nie pamiętam, którą byś zajechał jak szmatę. Nie, chyba znaczy, czegoś takiego i tak, nie powiem tak, tej gry też może nie zajadę jak szmatę, ale będzie blisko.
Okej, no dobra, więc słuchajcie... Epokowy moment, kurwa. Mikołaj ogrywa... Tak, słuchajcie, to trzeba nagrać. Nie, to jest nagrywane. Dobra, więc... No popowiadaj nam, popowiadaj. Co ty takiego ciekawego ostatnio grałeś? Bo powiem ci, że stylistyka i ten klimat był całkiem obiecujący. Tak, no i jakby zacznijmy od tego, że właśnie przez ten klimat i... stylistykę tej gry, ja ją sobie wybrałem, no bo dostałem do wyboru jakieś tam gry, które mogłem sobie właśnie ogarnąć z naszych, od naszych kochanych patronów i właśnie za ich ciężko zarobione złotówy sobie wybrać właśnie grę, którą ogram do podcastu, do recenzji. No i w tych grach, które mogłem sobie wybrać, pojawił się taki tytuł jak Steel Rising od studia Spiders, z tego co pamiętam. I ogólnie zostałem kupiony okładką, obejrzałem sobie jakiś tam trailer i spodobało mi się to, bo same założenia fabularno-lorowe, że tak powiem, mi bardzo odpowiadały, bo tam się pojawiało dużo ciekawych sytuacji, bo mamy do czynienia z grą, której historia jest osadzona w trakcie rewolucji francuskiej, tylko że ta rewolucja francuska jest z twistem, powiedzmy, bo w tej rewolucji francuskiej pojawiają się roboty, mechy, nie wiem jak to nazwać, w każdym razie jakby androidy, o może tak, takie humanoidalne androidy napędzane energią alchemii w tym świecie. I to wyglądało naprawdę obiecująco i ciekawie. Główna bohaterka jest właśnie takim ożywionym androidem poprzez jakieś alchemiczne, dziwaczne eksperymenty jednego z bohaterów gry. Swoją drogą bardzo wiele postaci, które spotykamy na swojej drodze w tej grze, to są postaci historyczne, tylko odpowiednio właśnie w jakiś sposób przekręcone, ubarwione, zamotane. No i to wszystko wyglądało fajnie, bo mamy te mechy napędzane alchemią, mamy rewolucję francuską, mamy historyczne postaci, mamy króla Ludwika XVI bodajże, tak, Ludwik XVI chyba był w tamtych czasach, mamy królową Marię Antoninę, która pojawia się na samym początku i byłem nastawiony do tego bardzo spoko, bo ja lubię w ogóle właśnie tego typu klimaty, czyli jakaś historia alternatywna. Na przykład choćby mój ukochany Wolfenstein, New Order i New Colossus, które uwielbiam. I one właśnie z takim fajnym twistem podawały taką historię alternatywną. I byłem nastawiony do tego bardzo pozytywnie. I zajarany odebrałem sobie grę z paczkomatu. Wrzuciłem ją do mojego pięknego PlayStation. Odpaliłem. Poczekaj, ja tylko chcę dodać, te dwa słowa się zupełnie nie łączą. PlayStation nie może być piękne. Okay, piękne to może tylko nie taka może mała być, dygresja. Ale w jakiś sposób im dłużej to PlayStation stoi u mnie na półce, tym bardziej mi się ono podoba. Nie wiem, to może syndrom sztokholmski albo coś takiego. Pamiętaj, że kłamstwo powtarzane 100 razy staje się prawdą, więc może po tak prostu być, to działa tak w ten sam sposób. W każdym razie wrzuciłem płytkę, zainstalowałem grę, usiadłem sobie zadowolony z piwkiem, odpaliłem i kurwa mać. No, w ogóle... No i widzisz, i jakbyś odpalił trial, tak jak ja zrobiłem z PlayStation Plus. A był? Odpalił sobie tak, dwugodzinny trial, to ja zaoszczędziłem pieniądze na ten tytuł, bo ja również byłem mega zainteresowany. No właśnie, bo grą. Prawda? Bo to się zapowiadało naprawdę spoko. Jakby... Mega się zapowiadało, do tego jeszcze moja żona wytwarza lalki. O, no to już i w ogóle. Jak zobaczyła tę postać właśnie głównej bohaterki, to mówiła, nie, my musimy w to zagrać. No i zagraliśmy. No. I mówiąc szczerze, nie wykorzystałem dwugodzinnego triala. No, nie słuchaj, a, niewiele brakowało. Nie, w sensie, że dwie godziny to było za dużo. Ale słuchaj, niewiele brakowało. A ja grając na legalnie kupionej kopii nie wykorzystałbym dwugodzinnego triala. W ogóle jeszcze zacznijmy od tego, że tym bardziej byłem spoko nastawiony, bo jakby poprzednie ich gry, które okej, nie były może kurwa arcydziełami gamingu,
Ale na przykład Gridfall miał swój klimat, on mi się podobał ogólnie. A to też był roguelike? W ogóle to nie jest roguelike. Znaczy, okay. Nie, to bardziej był taki jakby unowocześniony gothic. Tak, Gridfall był bardzo gothicowy, taki RPGowy dosyć. Mhm. I tak samo jeszcze wcześniejsza gra, czyli Technomancer. Bo to jest też to samo studio, z tego co pamiętam. Tak, zgadzam się. I te dwie poprzednie gry to były takie bardzo solidne średniaki. Żadne arcydzieła, ale w Gridfallu bawiłem się naprawdę spoko. Spędziłem w nim tam kilkanaście, 20 może, takich naprawdę fajnych godzin. Ja nie skończyłem tej gry, ale bawiłem się dobrze, tak? Nie cierpiałem grając w tę grę. Natomiast tutaj w roku 2022, już w jego końcówce wręcz, odpalam grę na PlayStation 5 i ja się zastanawiałem, czy ja kurwa sprzedałem PlayStation 5 przez sen i kupiłem sobie PlayStation 4 w jego wczesnych latach życia. No bo przepraszam bardzo. Odpaliłem grę w ogóle, bo zazwyczaj tak zaczynam. Odpaliłem ją w 30 klatkach w trybie jakości. I ta jakość skończyła się na tym, że dostałem postaci, które miały mordy wyciosane z bloku jakiegoś takiego. I naprawdę, Alex to przy tym są freski Michała Anioła po prostu w Kaplicy Sykstyńskiej, nie? Zobaczyłem w 2020 roku grę, która nie jest jakimś niskobudżetowym gównem, to był średniobudżetowy tytuł. I zobaczyłem postaci, którym się nie zgadzają kurwa kłapy, jak mówią. No ludzie! Ja miałem wrażenie, że jest... To lalki, tak? Ale słuchajcie, to było do tego stopnia... Nie, to, bo tam się rozmawia z żywymi ludźmi. Tak, w sensie jest lalka i tam jest dużo żywych, normalnych ludzi, tak? I, słuchajcie, pierwszy raz, kurwa, w moim gamingowym życiu ja poszedłem za telewizor sprawdzić, czy ja mam wszystko dobrze popodpinane. Bo ta gra ma taki stopień nieresponsywności i jakiejś takiej zamułowatości w 30 klatkach, tak? Że ja autentycznie sprawdzałem, czy mam wszystko w porządku, kurwa, z konsolą i z telewizorem. Więc widzicie, z jakim materiałem mi tu przyszło pracować po prostu. To jest jakiś dramat, nie? No dobra, ale grałem w 30 czy w 60? Słuchajcie, pograłem chwilę w tych 30. Znaczy pograłem, obejrzałem filmik w 30 FPS-ach. Po czym zrobiłem 4 kroki postacią i stwierdziłem, że jednak nie, dziękuję. Myślę, że jestem w stanie oddać jakoś, przeboleć ten spadek jakości w cudzysłowie i grać jednak w 60 klatkach. Więc grałem. Gram. Uwaga. Idę sobie tą postacią i nadal coś mi kurwa nie gra. Gram w 60 FPS-ach. Zacząłem aż sprawdzać dla odmiany w ustawieniach telewizora, czy ja mam na pewno tryb gry ustawiony, czy mi się jakieś latencje porobiły, czy coś. Bo postać była do tego stopnia nieresponsywna, że po tych wszystkich perypetiach, czyli zastanawianiu się, czy mam wszystko dobrze popodłączane, czy mam włączony tryb niskiej latencji w telewizorze, zacząłem wtedy dla odmiany sprawdzać, czy ja mam wszystko w porządku z kontrolerem. Wziąłem drugiego DualSense'a do ręki. No, mi się coś taki przypał na początku obcowania z grą, mi się nie zdarzył, nie wiem, chyba od czasów Gothica, kiedy nie wiedziałem, jak używać sterowania na klawiaturze i nie umiałem podnieść kurwa pochodni. Ale słuchajcie, gram dalej, ruszam się tą postacią, która porusza się, jakby miała jakiegoś srogiego kija w dupie, mimo że jest lalką, więc byłbym w stanie zrozumieć jakąś sztywność ruchu w tej postaci. Ale tutaj te ruchy były do tego stopnia nienaturalne, że tu nawet nie mamy do czynienia z Doliną Niesamowitości, że jest coś tak realistyczne, że wydaje ci się dziwne, tylko tu jest coś tak zjebane, że wydaje ci się dziwne. Tak naprawdę, bo grając przez kilka godzin, słuchajcie, ja nie byłem w stanie opanować ruchu w tej postaci. Nie byłem w stanie dobrze wymierzyć uników, nie byłem w stanie dobrze wymierzyć ataków pomiędzy atakami przeciwników, nie byłem w stanie dobrze do końca opanować klawiszologii, więc znalazłem po prostu sposób, który działał na absolutnie każdego przeciwnika, jakiego spotkałem. I to były dwie lekkie plomby i dwie mocne plomby. I to był cały system walki w tej grze. I uwaga! I cała ta nieresponsywność, cały ten skurwiały system walki, który się do niczego nie nadaje, który ma tam niby jakieś fajne udziwnienia w postaci
próby wprowadzenia alchemii, różnych broni i tak dalej. Uwaga! Te zjebane systemy są cechą gry jakiego gatunku, bo z jakim gatunkiem mamy tu do czynienia? Mamy tu do czynienia z Souls-like'iem, kurwa. Rozumiecie? Souls-like'iem, w którym podstawowym, zasranym podstawowym elementem jest to, żeby sterowanie było responsywne, żeby system walki był responsywny i jakby możliwy do przewidzenia, tak? Że ruchy naszej postaci odpowiadają temu, co robimy na kontrolerze. I kurwa mać, no aż mi się po prostu słabo robi, jak sobie pomyślę, że oni zrobili w taki sposób Souls-like'a. Co było nie tak ze zrobieniem kolejnej drewnianej, gotiko-podobnej gry? Ludzie, kurwa, weźcie się ogarnijcie tam w tym Spiders, bo wzięli się za gatunek, stwierdzili, chyba zobaczyli, o, Elden Ring, kurwa, gra roku, my też chcemy mieć swojego Elden Ringa i zrobimy kolejną grę roku, nie? No to im kurwa nie wyszło. W każdym razie, kolejna sprawa. Bardzo, tak jak mówiłem na początku, bardzo podobał mi się ten setting, tak? Czyli Paryż, rewolucja francuska, to się wydawało mega ciekawe. Ale kiedy zaszedłem dalej, okazało się, że ta gra nie ma w sobie za grosz jakiejkolwiek otwartości. Jedyna otwartość w tej grze polega na tym, że możemy pójść w lewo albo w prawo i ten wybór ogranicza się do tego właśnie, że idziemy w lewo albo w prawo, po czym dochodzimy do tego, kurwa, dokładnie tego samego miejsca za chwilę, w którym mieliśmy się znaleźć. I ten Paryż... No nie, no czasami są takie odnogi, z których się trzeba cofnąć. No, to są tak, czyli mamy dwie opcje. Albo mamy dwie drogi, które prowadzą do tego samego punktu, albo mamy ślepy zaułek. Nic poza tym. Więc jakby ten Paryż, który teoretycznie myślałem, że będzie fajny, ale będzie super, pobiegam sobie po Paryżu, ponapierdalam jakieś mechy, będzie fajnie i sobie pomyślałem, ja nie wiem, co ja sobie kurwa wyobrażałem w ogóle, że to będzie Assassin's Creed Unity kolejne, w którym mi się Paryż w ogóle bardzo podobał swoją drogą. Nie, kurwa, Paryż to jest... Kurwa mać ciechocinek tutaj, to jest jedna ulica i trzy odnogi na krzyż. I do tego wszystkie te postaci są zagrane tak, jakby wzięli aktorów, nawet nie aktorów, tylko statystów z Ukrytej Prawdy i dali ich do tej gry po prostu. No, to jest kurwa jakiś dramat. Nie macie pojęcia, jak ja musiałem walczyć ze sobą, żeby do tej gry kurwa usiąść, żeby cokolwiek móc o niej powiedzieć. Bo leżały na półce inne fajne gry. Kupiłem sobie tego, kurczę, PS Plusa ekstra. Zacząłem, słuchajcie, to jest pierwszy raz mam tak, że mam grę do recenzji i ja w międzyczasie splatynowałem inną grę, żeby tylko w nią kurwa nie grać. Rozumiecie to? Splatynowałem sobie Spidermana grając w tę grę, bo tak bardzo nie chciałem do niej wracać. Kurwa, ja wolałem iść pozmywać gary do kuchni, niż siadać do tego gówna. Naprawdę. Autentycznie zmywanie zepsutego makaronu z miski było dla mnie bardziej fascynujące niż granie w to chujostwo. I nie wiem, myślałem sobie, że może by mógłbym polecić tę grę komuś, kto chce spróbować Souls-like'a, ale się nie wiem, boi, bo boi się, że go zgnoją. I tutaj to jest Souls-like, który nie ma tak naprawdę w sobie krzty jakiegokolwiek wyzwania, czyli zaprzecza jakimkolwiek, że tak powiem, założeniom Souls-like'a, tak? To jest tak jakby, kurwa, nie wiem, w Forzy nie można było skręcać, kurwa, no, bez jaj. Nie chcę mi się już o tej grze gadać w ogóle. Steel Rising dostało, nie wiem, szóstki, siódemki. Dla mnie to jest gra na 3, 4 na 10. Nie lubię liczbowych ocen, ale to jest gówno. I naprawdę... Po prostu olejcie tę grę, nie grajcie w nią, bo jest dużo innych, fajniejszych gier, a już szczególnie fajniejszych Souls-like'ów. Jak chcecie sobie zagrać Souls-like'a, ale się boicie, to odpalcie sobie kurwa Elden Ringa, a nie to gówno. Elo. Okay. Tyle mam do powiedzenia na temat tej gry. dobra. Powiem ci, że ja tak patrzę po tym gameplayu. No. Po tej walce ogólnie. No to widzę, że tam są tylko odskoki, ataki w tył, bo to wszystko jest dosyć wolne. Tak, no. Powiedz mi, tu jest jakiś tryb asysty,
że można sobie, że on jakoś tam inteligentnie coś tam miał dobierać poziom trudności do tego, jak grasz. Znaczy nie wiem, nie zauważyłem, szczerze mówiąc, bo każdego przeciwnika jebałem tym samym kombosem, więc jakby trudno mi powiedzieć, czy tam rósł ten poziom trudności. Zazwyczaj większość sytuacji, kiedy ginąłem, to było dlatego, że postać nie zareagowała na to, że chciałem zrobić unik, że nie zareagowała na to, że chciałem zaatakować i zaczęła atakować sekundę po tym, jak wydałem jej tę komendę. Mhm. No nie, no po prostu dramat. Tam jest Dobra, tam kilka fajnych pomysłów, w sensie jakby na samo to lore, tak? Gdzie bohaterka jakby zamiast staminy ma wskaźnik temperatury, że nie możemy za długo machać, wymachiwać bronią, atakować, odskakiwać, bo nam się bohaterka zaczyna przegrzewać i mamy specjalny przycisk do błyskawicznego schłodzenia, że możemy jakby uwolnić tę zgromadzoną temperaturę, ale jeśli nie trafimy w odpowiednim momencie z tym przyciskiem, to wtedy następuje taka mała eksplozja i zadaje nam obrażenia od tej temperatury, tak? Coś jak, znaczy podobny system jak był w Gears of War. Tak, no dokładnie, coś w stylu takiego aktywnego przeładowania. No ale bez kary tam była. Tak, no. No tak, tam było takie... w Gearsach było bez kary. Znaczy się, była kara w postaci zacinającej się broni, że nie mogłeś strzelać. Znaczy, dłużej. Że dłużej, no, no dłużej był duży reload. No tak, ale... Tak, no. Proszę, bo jeszcze coś chciałem jeszcze na zakończenie o tym powiedzieć. W ogóle bardzo mi przypomina właśnie tym klimatem do tego The Order. Tam 1886. No może nie. Troszkę. Nie. Czy tam było wiktoriańskie? Ja nawet bym powiedział, że ja, tak, ja w ogóle ta gra powinna być ekskluzywem PlayStation. Trzeba napisać do nich, żeby kupili te studio, tego Spidera całego. Czekajcie, jeszcze coś jedną rzecz. Ta gra powinna być ekskluzywem, ale PlayStation 3 do chuja pana, kurwa. No, to nie jest gra na PlayStation 5. Ona wygląda, widzieliście zresztą po gameplayach, a niektórzy grali, jak ta nie, gra znaczy, wygląda. Ja oglądam cały czas gameplaya teraz i tak nawet znaczy, bo to sprawdził. Ona ma takie fragmenty, gdzie wydaje ci się, ja właśnie tak miałem, już nie zapomniałem o tej Marii Antoninie, która ruszała szczęką, jakby się naćpała mefedronu i to była animacja mówienia tej kobiety. Już zapomniałem o tym, wyparłem to z pamięci. Wyszedłem do tego ogrodu zaraz na początku i miałem takie, kurwa, tam chyba się czai nawet ładny widoczek. Ale nie, bo za chwilę był zasłonięty wielkim kureckim żywopłotem, który miał teksturę rodem z PlayStation 3. Nie? I na każdym kroku wszystko, co w tej grze zapowiadało się fajnie, zostało dokumentnie spierdolone. Absolutnie, kurwa, wszystko. Ja naprawdę jeszcze nie spotkałem się w moim życiu z grą, w której aż tak by mnie wszystko wkurwiało po prostu, bo... Nawet ciężko jest ją zjechać tak zupełnie do końca, jak, nie wiem, Energik robił, kurwa, w swoim Zagrajmy w Krapa, bo ta gra, nie wiem, działa, nie wyjebała mi się do pulpitu ani razu, ale właśnie nie jestem w stanie o niej powiedzieć nic, co by w niej zagrało do końca, jakby. Wszystko tak już myślałem, bo może będzie fajnie, ale nie. Robi klas. Dobre pierwsze wrażenie. Robi dobre tak. pierwsze wrażenie i jak się ogląda gameplaye, to nie ma się tego poczucia, które dostaje się w momencie sięgnięcia po parę. Tak, bo przede wszystkim gameplay... Słuchajcie, przede wszystkim gameplay nie pokaże wam spierdolonego i nieresponsywnego sterowania, tak? Jakby nie ma możliwości pokazania tego na gameplayu. A dopiero grając w tę grę, czujesz, jak bardzo nie chcesz grać w tę grę. Dobra, jeszcze mam do ciebie takie jedno pytanie, chyba już na zakończenie. Jaki tu jest system cars? Chodzi mi o te checkpointy i tak dalej, jak tu się skopiowali ginie? Skopiowali wszystko z Soulsów, tak? Czyli padasz, to tracisz zebrane doświadczenie, co jakimś cudem tam też zbierasz duszę, z tego co pamiętam. Jakieś w ogóle absurdalne gówno. W każdym razie... Ale dusza też się zbiera z tych... z tych poległych automatonów, że one są niby napędzane tą alchemiczną energią jakąś duchową i tak dalej, nie? I zbierasz to, jak padasz, to tracisz to wszystko i wracasz do ostatniej odwiedzonej Westalki, takich tutejszych ognisk. Jakby i tylko przy tych ogniskach też możesz dokonywać rozwoju postaci. Znaczy przy tych Westalkach możesz dokonywać rozwoju postaci, tak? Często one się pojawiają? Niezbyt, w sensie przynajmniej na początku, później troszkę częściej mam wrażenie. Aha. No w każdym razie jedyne co w tej grze działa, to jest system skopiowany bezpośrednio z Soulsów. Okej.
Menusy są nawet ciekawe, widzę. Tak, no mówię, dobra. Bo ta gra potrafi dobrze wyglądać. Znaczy dobrze, kurwa. No. Jak akurat nie widzisz, że ma tekstury i modele rodem z PlayStation 3, tak? Z całym szacunkiem do PlayStation dobra. 3 oczywiście. Okej. Okay. Także nie grajcie w Steel Rising, bo jest dużo fajniejszych gier. Mówię, zagrajcie sobie w Elden Ringa albo w Demon's Souls, jak chcecie sobie zagrać w Soulsy. Albo w Dark Souls 3. Albo w Dark Souls 3, bo ono jest chyba najbardziej przystępne w sumie ze wszystkich Soulsów. Albo, poczekajcie, był jeszcze taki o mechach, dwie części. Na S chyba. The Search było. The Search, tak. Search? W to nie grajcie. Nie grajcie? A ja słyszałem, że jest całkiem spoko. Tak. Jeżeli mówimy o miłych, przyjemnych grach serii Souls, to Search bym nie. No to Dark Souls 3 według mnie jest takim najbardziej sztandarowym przykładem Soulsów, od których mógłby zacząć właśnie taki laik, jak o tym laiku w FIFA mówiliśmy. To wydaje mi się, że Soulsy trójka właśnie mogłyby być dobre na początek. No, dobra. Słuchajcie, więc Steel Rising. Aż się spociłem, kurwa. Tak, ja w ogóle jeszcze mam prośbę do patrona, bo ja się z nimi kontaktowałem. No, miłej zabawy, kurwa, patronie. Baw się dobrze. On, słuchajcie, on chciał tą grę, bo on kolekcjonuje Souls-like, więc on by ją i tak kupił, i tak by ją kupił. Po prostu ma coś takiego. Mógłby też chcieć tę grę, ale jakby kolekcjonował gówna. Też. Ja doskonale to rozumiem, bo na przykład Rafał kolekcjonuje ekskluzywy na PlayStation. Też dla mnie to dosyć pojebana sprawa. No ale każdy kolekcjonuje co chce, nie? Więc doskonale to rozumiem, więc po prostu tylko mówię, ja do ciebie pisałem, gra jest gotowa do wysyłki, po prostu odezwij mi się tam i adres mi wyślij, bo próbuję się z nim skontaktować. Bo ja się chcę pozbyć tego. A wiem, że będzie tego słuchał. Nie chcę jej na swojej półce, kurwa. Wiem, że będzie tego słuchał. Nie, ja myślę, że on będzie się dobrze w to bawił. Ja myślę, że... A który to patron w ogóle chciał tę grę? Wiesz co? Zaraz ci powiem. To ten Nikita. Okej. Okay. To baw się dobrze, Nikita. Polecam. No. Okej. Okay. Dobra, więc po prostu się do nas odezwij mi się tam na Patronite, to ci wyślemy tą grę. Dobra, no i słuchajcie, no i przejdźmy do tego tematu. W sumie tak głównego chciałem, żeby to w sumie dzisiaj było, więc wycieczka w Londynie. Tomek był na targach, który nazywa się EGX w Londynie w zeszłym miesiącu. Świeży temat. No i Tomaszu, opowiadaj swoją podróż, jak było. No i co tam ciekawego się wydarzyło? Jasne. Tytułem wstępu rozwijając... Czy Londyn był ładniejszy niż Paryż w Steel Rising? Tak. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku. Nie, ale słuchajcie, jakby rozwijając skrót EGX w bardzo prostych słowach, jest to Eurogamer Expo. Czyli są to targi zorganizowane przez portal Eurogamer, który jest w Anglii naprawdę znaczącą siłą. I oni te targi już przez parę ładnych lat organizują, 10 albo 11. I te targi właśnie pierwszy raz odbyły się w Londynie, następnie na parę lat przeniosły się do Birmingham, gdzie po raz pierwszy miałem okazję spotkać się właśnie z nimi. I było to 5 lat temu. Następnie rok później już powrócili do Londynu i przez 2 lata była przerwa z powodu COVID-u. W tym roku powracają znowu targi w Londynie i nie mogło mnie tam nie być. Dlaczego to mówię? Dlatego, że poprzednie 2 razy, kiedy tam odwiedziłem te targi, dostałem to samo, to co na Gamescomie, czyli targach w Kolonii, nawet często z dodatkowymi atrakcjami, a zdecydowanie bez tych kosmicznych kolejek do wszystkiego. Znaczy, żebyśmy mieli jasność, kolejki są, tylko że w kolejkach stoi się pół godziny, godzinę zamiast 4 do 6 godzin jak w Kolonii. Więc no jakby różnica jest znaczna. Ale to wynika z jakiejś większej ilości stanowisk czy mniejszej ilości ludzi? Z mniejszej ilości ludzi i tego, że nie przyjeżdżają tu na te targi głównie osoby w wieku młodzieńczym, a przyjeżdżają całe rodziny
z dzieciakami, a również i osoby w naszym wieku, a także często i starsze. W związku z tym jakby kultura tego wydarzenia jest zupełnie inna. Okay. I też jakby prędkość tego wydarzenia jest inna. Tutaj to jest taki troszkę... Piknik to może złe słowo, ale taki czuć ten spokój, taką jakby tą angielską flegmę bym powiedział, okay, że stoicie sobie w kolejce, gadacie na spokojnie z ludźmi, nie ma jakiegoś takiego przepychania, jakichś takich dziwnych akcji. Wszyscy po prostu kulturalnie stoją, czekają, pomagają, wspierają się. Ktoś tam idzie po wodę, pyta, czy wy chcecie wody, czy tam herbatę, czy coś. Wie, że też stoicie, albo widzi, że nie, że tak jak, no nie wiem, ja jestem sam, nie mam nikogo, więc też proponują, że mogą mi przytrzymać miejsce, żebym coś tam poszedł uzupełnić, jakieś płyny czy siku. A kolejka sobie tam idzie, nie ma jakiegoś takiego komitetu kolejkowego, jakichś takich zadań, że o, pan tu nie stał, albo coś. Szeryfów kolejkowych. Więc jest naprawdę, naprawdę przyjemnie. A do tego właśnie no, był dostęp do różnego rodzaju gier, które, no, jak wiemy, na jesieni i w zimę obfitują, żeby zdążyć przed świętami, żeby wszystkie pensje się wszystkim zgadzały. Więc no, było to naprawdę fajne wydarzenie, na którym ja się zawsze do tej pory świetnie bawiłem. W tym roku zdecydowanie czuć, że COVID odcisnął swoje piętno. I Xbox, który był olbrzymi na tych targach i zazwyczaj zajmował 1/3 olbrzymiej naprawdę powierzchni, teraz właściwie nie istniał. Mm-hmm. Nintendo, które miało drugą 1/3 powierzchni, również znacząco zmniejszyło swoje stanowisko. Zabrakło dużych tytułów. Największą taką, można by powiedzieć, międzynarodową atrakcją była możliwość zagrania Street Fighter 6 i do tego z udostępnionymi nowymi dwiema postaciami, które można właśnie było ograć. I tego Street Fightera 6 można było rozegrać aż na 4 stanowiskach tak schowanych, że 3 razy musiałem się pytać ludzi, czy wiedzą, gdzie się w niego gra, bo tak było to skitrane. I co prawda było warto tam się dostać, ale praktycznie kolejki do tego Street Fightera nie było. Kolejki były do ogrywania turniejów w CS-a. Okay. 1-6. 1-6. Tak, czy w LoLa. Mój Boże. Ponieważ tam na tych targach oprócz jakby tej części takiej wystawienniczej jest też część poświęcona właśnie e-sportowi. Są rozgrywane turnieje na żywo. Tutaj dużym wydarzeniem były codzienne turnieje w Splatoon 3 na Nintendo Switch, który miał niedawno swoją premierę. A poza turniejami również zapraszano jakby ludzi, żeby mogli dobrać się w 4-osobowe drużyny, takie jak w Splatoonie właśnie się gra, i rozgrywać sobie mecze właściwie bez żadnej spiny. Do tego stopnia, że właściwie ja odszedłem od tej konsoli już nie chcąc grać dalej w tego Splatoona, bo równie dobrze mógłbym tam spędzić jeszcze ze 2 godziny po prostu sobie pykając to, więc naprawdę jest no swoją drogą podobno Splatoon 3 jest bardzo dobrą grą. Tak słyszałem, że jest naprawdę spoko. Jest bardzo dobrą grą. Nie jestem w stanie, że tak powiem, zrobić pełnej recenzji, ponieważ swoje tam doświadczenia opieram na tam paru meczach na konsoli córki, ale no jest zacnie. Natomiast wracając do targów, z dużych tytułów pojawił się Sonic Frontiers, czyli nowy tytuł z Sonikiem, który bardzo, bardzo mocno... Sonic Breath of the Wild? Nie. Czy nie? Sonic Odyssey. Okej. Okay. Skopiowany z Mario Odyssey system. Tak, dla mnie właściwie kalka tamtego rozwiązania, ale bardzo przyjemna. I to jest pierwszy Sonic, który od dawna może mnie zachęcić do powrotu do tej marki, bo naprawdę to, co udało mi się podczas 20-minutowego dema ograć, sprawiło, że chętnie po ten tytuł sięgnę na Switcha. Z kolejnym dużym tytułem, który był na targach, był właśnie Call of Duty Modern Warfare 2, ale tam była dokładnie ta sama beta, którą wszyscy mogli ograć, więc jedyne co, to skorzystałem z możliwości ogrania tego tytułu na PC-cie, żeby zobaczyć właśnie, jak ta grafika się prezentuje. Miałem też okazję pobawić się Steam Deckiem
I oczywiście 20 stanowisk ze Steam Deckiem i mi się trafił ten z Elden Ringiem, nie? Ale jakby no też dzięki temu mogłem porównać to, no bo spędziłem w Elden Ringu ponad 100 godzin, wbiłem platynę, więc też mogłem sobie porównać, jak to wszystko bo się... Bo mi się platyny niestety jak to nie wszystko udało. Śmiga. No, smutek. Może kiedyś. Co ciekawe, pierwszy raz spotkałem się z tym, że zażądano ode mnie dokumentu tożsamości, który wzięto ode mnie jako rodzaj zabezpieczenia, żebym tego Steam Decka nie ukradł. I jeszcze z dużych tytułów tam był Wulong Fallen Dynasty, chyba tak się ten tytuł nazywa. No wiem, czyli nowe Nioh. I tu właśnie tu byłem pozytywnie zaskoczony, ponieważ w przeciwieństwie do Modern Warfare była do tej gry ukazało się demo, przynajmniej na PlayStation, wydaje mi się, że na innych platformach też, a tutaj demo jakby polega na pierwszych tam momentach w grze, natomiast tutaj mieliśmy okazję rozegrać fragment późniejszej części kampanii i było to dla mnie dużo lepsze doświadczenie niż to, co rozgrałem w demo, bo też udało mi się to demo ograć jeszcze przed wyjazdem. Aha. Więc ten Wulong był. Był oczywiście Goat Simulator 3, który ostatnio jakby się pojawia na tych wszystkich, że tak powiem, dużych imprezach i robi trochę zamieszania. Tu było takie spore stanowisko, ale nie szaleli. To natomiast, co zrobiło największe chyba szaleństwo na całych targach, to była nasza polska gra. Dead Island. Nie, House Flipper 2. Bah. Mogliście nie słyszeć o tym tytule. To Rafał się pierwsza... ucieszy. Ostatnio tak, recenzował House Flippera. Pierwsza część tej gry robi niesamowitą karierę na Steamie i obecnie krakowskie studio Frozen District. A to czekaj, to House Flipper jest polski? Ja nie wiedziałem nawet. Tak, jest, tak. Większość tych symulatorów jest polskie. Co i co prawda zagadałem tam po polsku, zaraz zostałem miło przyjęty, poprowadzony do osobnego pokoju, jakby zaplanowanego już dla prasy, ponieważ ja tam w ogóle miałem badge prasowy. Uh-huh. Zostałem zaproszony do specjalnego pokoju i tam mogłem bez czekania naprawdę w długiej kolejce do grania pograć sobie w ten tytuł i jeszcze pogadać właśnie z menadżerem deweloperów o tej grze. Robi wrażenie, że robimy takie gry, robi wrażenie, że studia współpracują z graczami, że graczom się to podoba i że możemy robić coś naprawdę ciekawego, fajnego, innego, a jednocześnie tak dobrze przyjętego, także bardzo kibicuję temu tytułowi. Premiera jest zapowiedziana na koniec przyszłego roku, ale zupełnie bez zacięcia, tym bardziej, że ciągle do pierwszego House Flippera zespół wypuszcza dodatki, więc tam się pieniążki kręcą, także nikt ich nie goni. Ale naprawdę jakby fajnie było popatrzeć, że aż tyle osób jest tym zainteresowane i faktycznie ludzie całe to demo siedzieli i tam czyścili pleśń, zbierali, wyrzucali śmieci i tam malowali ściany. Więc to jest w ogóle, fajne, to jest w ogóle według mnie fenomen po prostu naszych czasów, że te symulatory, no i to najdziwniejsze często symulatory, robią właśnie taką niesamowitą karierę, szczególnie na Steamie, nie? Że po prostu to jest, mam wrażenie, taki poniekąd znak czasów. Te właśnie symulatory najróżniejsze. Ale to tutaj jakby Europa Centralna, czyli Polska, Niemcy, Czesi, to podobno są właśnie te kraje zbytu, gdzie te symulatory są po prostu pochłaniane w każdej ilości. Ciekawe, od czego to zależy właściwie. Tak. Trudno powiedzieć. Ciekawe. Nie, aż tak się w to nie zagłębiałem, jakby zastanawiając się. To jest dobry materiał pod jakieś socjologiczne rozważania, myślę. Tak, ale zdecydowanie, ale jakby swego czasu pracowałem jako community manager różnych tego typu tytułów, w tym symulatora Ubota, czy
czy właśnie tam ten Car Mechanic Simulator. Troszkę tam liznąłem tego świata i faktycznie no tutaj ten rynek zbytu, Chińczycy jeszcze też bardzo lubią symulatory. Mm-hmm. Ale te uboty ja lubiłem. Pamiętam Silent Huntera. O Boże. To uboty lubię w barze walić. O Boże. A Silent Hunter mi się zawsze podobał. A powiedz mi jeszcze, jak wyglądał całe te targi, bo jest na przykład, jakbyś zainteresował kogoś, kto by chciał tam pojechać, na przykład mnie. Powiedz mi, czy to jest ogólnie duże, czy tam było tłoczno, jak cenowo było, jakieś jedzenia. Albo tego jakiś merch rzeczy. Może, czy można jakoś miarę sensownie właśnie, czy był jakiś ciekawy inny merch. Merchu było z 1/4 hali, to jest merch. Czyli w chuj. Natomiast jeżeli lubicie t-shirty, to faktycznie można tam było poszaleć, bo wzorów t-shirtów było multum. Było jedno stolisko z takimi elektronicznymi gadżetami świecącymi w ciemności, że tam jakieś czapki, koszulki, bluzy, coś, że tam wyświetlacie jakieś tam, programujecie sobie takie napisy czy coś, więc były też takie rzeczy. Bardzo dużo było japońskich klimatów, czyli słodyczy, czy jakichś na przykład takich długich poduszek, do których się możecie przytulać w nocy z waszymi ulubionymi bohaterami, czy tego typu klimatów. Oczywiście olbrzymie stoisko z popami, olbrzymi naprawdę wybór tych popów. Masz na myśli te figurki, ale śmieszne z wielkimi głowami, tak? Tak, dokładnie. Ale zabrakło mi czegoś, co było w poprzednich latach, mianowicie wystaw jakby figurek deweloperów. Zwłaszcza na przykład Ubisoftu było ekstra stoisko, bo tam jak się to poszło pierwszego dnia, to można było takie perełki wyciągnąć od nich z tego sklepu w zagroszowe sprawy, że to naprawdę i to stanowisko, jak tam na przykład się ileś tam dni jest, to fajnie było tam zaglądać, jak po prostu ten towar im schodzi, gdzie już tam właśnie, bo te targi trwają od czwartku do niedzieli, na przykład w niedzielę pójść i zobaczyć, tam już po prostu nic tam nie ma, już są ogołocone, po prostu wszystko wykupili, więc to fajnie wyglądało. Tu mnie zaciekawiło, ponieważ było stoisko Disco Elysium, tej ostatecznej edycji, ona się chyba nazywa Director's Cut, wydaje mi się, i zobaczyłem, że są kurtki tego porucznika. To tak, tak, tak. To spoko, to coś takiego fajne, no i? Ale tego nie można było kupić. To można było tylko przymierzyć i sobie cyknąć fotkę. Trzeba było przymierzyć, poczekaj, pójdę do łazienki, zaraz przyjdę, nie? To było fajne, to mi się strasznie podobało i takiego merchu było też więcej wcześniej. Mm-hmm. No właśnie o taki merch mi chodzi. Ale w tym roku było jednak mimo wszystko nastawienie na taką komercję, która się sprzedaje na targach i poza targami niezależnie, nie? Mm-hmm. Jeżeli chodzi o wielkość, no to targi są olbrzymie. To one się zmieszczą w obszarze, który się nazywa Excel, tak samo jak Microsoft Excel, tylko pisane troszkę inaczej, w sensie tam są pierwsza, trzecia i piąta litera są z dużej pisane, a druga i czwarta z małej. I jest to olbrzymia przestrzeń. Olbrzymia przestrzeń. Spowodowane tym, że te kolejki były mniejsze w tym roku i te tytuły były mniejsze, to udało mi się to ogarnąć w jeden dzień. Mm-hmm. W poprzednich latach, właściwie drugiego przyszedłem tylko po to, żeby się przejechać Formułą 1. Był model 1:1 bolidu Formuły 1 z zamontowaną kierownicą Logitecha, tą specjalnie dedykowaną do Formuły 1 i z Formułą 1 2022 na trzech ekranach. I co? Fajnie? I po prostu jestem za duży na Formułę 1, tyle wam powiem. Jak się tam zapakowałem, to lewej ręki nie mogłem używać, bo nie miałem na nią miejsca, było śmiesznie. No to Krystian by się odnalazł dobrze tam. Krystian, myślę, że tak. Ja jestem specjalistą, jeżeli chodzi o Formułę 1. No. Ale no było to ciekawe doświadczenie i cieszę się, że w sumie to zrobiłem.
był motor z Bat motor z nadchodzącego tytułu Gotham Knights. Samego tytułu właściwie nie było. Nie było ani monitora z trailerem, ani możliwości ogrania, ani czegokolwiek. Było tylko po prostu stoisko z tym motorem, na który można było sobie wsiąść i jeszcze to stanowisko było obsługiwane przez stoisko obok, które należało do TikToka. I ci ludzie, którzy tam jakby odpowiadali za to, kręcili takie naprawdę TikTokowe fajne filmiki i robili mnóstwo zdjęć, z czym się raczej nie spotka gdzie indziej. I mam zdecydowanie jedną z najfajniejszych pamiątek i chociaż właśnie to stanowisko było biedne, nikt nie stał, po prostu podszedłem tam z bomby, wszedłem i mogłem się jakby posiedzieć na tym motocyklu. To zdecydowanie zrobiło mi dużą frajdę. Dodatkowo jeszcze za odwiedziny na tym stanowisku otrzymałem maskę Sowy z nadchodzącego tytułu. Ja ogólnie kolekcjonuję takie maski. Z pierwszych targów przywiozłem maskę Vault Boya z Fallouta. Z drugich przywiozłem Psycho z Borderlands. A z tych targów przywiozłem właśnie maskę Sowy, więc kolekcjonuję maski z targów i GX. Tylko, że właśnie tego merchu też wcześniej było dużo więcej na stanowisku, jak się go rozdawało. W sensie, że jak się pojechało z plecakiem tanimi liniami, oszczędzając na bagażu, to z powrotem był naprawdę duży problem, żeby to wszystko na siebie założyć, nie? Bo dostawało się kupę t-shirtów, ja zawsze wracałem z naręczem t-shirtów, czapek, okularów, toreb tych płóciennych, naklejek, przypinek, no po prostu kilogramy tego były. Teraz właściwie dostałem maskę Sowy i prawdopodobnie dostałbym merch z tego House Flippera, gdybym się o niego upomniał, bo też zagranie w tym się dostawało, no ale już taki nie chciałem być, żeby tam dla jakiejś tam torby chodzić, powiedział, wiecie co, bo ja grałem, ale nie dostałem torby, więc sobie odpuściłem, ale no było tego zdecydowanie mniej. No mam nadzieję, że w przyszłym roku jak się tak powiem, branża odetchnie i powrócą dobre stare czasy, bo na przykład... A powiedz mi, jak wygląda kosztowo wejście na takie targi w ogóle? To jest droga zabawa? To... Szczerze nie mam pojęcia, bo ja tam jeżdżę zawsze za darmo jako prasa. No tak. Ja patrzę teraz. Jeden dzień, zależy od której, ale no takiej 11 sensownej albo 10 sensownej, 22 albo 24 funty. To nie ma tragedii w sumie. Nie ma tragedii. Jeżeli chcesz cały 4-dniowy event, 75. Puh, to w sumie nie jest źle, tak właściwie. Ale warto powiedzieć, że opłaca się mieć ten early access. To jest niby godzina różnicy, ale wejść wcześniej i dostać się na przykład właśnie na taką Formułę 1, przejechać tą Formułą 1, czekając w kolejce 15 minut zamiast 4 godzin, bo to jest jedyna z atrakcji, do której faktycznie przez cały czas czekało się 4 godziny w kolejce, no to jest różnica. No nie? Tak, zdecydowanie. No. Tak jak właśnie... Ale to jak można sobie załatwić ten early, to trzeba mieć prasowe wejście. Nie. Albo można kupić bilet, który upoważnia cię na dany dzień do Early Access, albo właśnie ten na 4 dni, wtedy on też jest z tym. Masz tak, za 15 funtów masz od 14, za 22 od 11, za 24 od 10. Okej. Okay. I to od 10 najwcześniej, sobie? Tak? No, tak. Z tego co tu widzę, to tak. Okej, czuję. Spoko. Ja w ogóle nie wiedziałem, że mam takie duże targi w Anglii, bo myślałem, że tutaj są takie małe, śmieszne. Ale to widzę, że naprawdę to jest duże. Więc ja to zaoram za rok w takim razie. Może ja się wybiorę, może już jakieś większe tytuły się pojawią? No bo naprawdę jakby to była gruba impreza. Asasyny, nie asasyny, naprawdę wiele tytułów można było pograć na długo przed ich premierami i to było jakby ilość tego czego wszystkiego, co tam się działo, czy na przykład w Division 2, jakby bo to było tam 3 lata temu, było mnóstwo cosplayerów wynajętych w ogóle przez organizatorów danego stanowiska, więc tego tam po prostu było wszystkiego masa. No tych cosplayerów teraz też było trochę, ale to byli, że tak powiem, sami odwiedzający. Okay. Widać, ale że troszkę mniejsza skala tutaj nastąpiła, to co, nie żałujesz chyba z tego, co słyszę, że pojechałeś? Absolutnie nie. Bawiłem się super. Było dużo lepiej niż się spodziewałem, bo mówiąc szczerze,
Za dwa dni przed wylotem mówię, dobra, to już teraz na pewno mają fajną listę tych tytułów, które będzie można ograć, i przeglądam te tytuły i tak patrzę, ty, ale to wyszło 2 lata temu, to wyszło 3 lata temu, o, będzie znowu turniej w CS-a, dawno nie grałem w CS-a, nie? I tak mówię, ja pierdzielę, może nie polecę, ale nie, poleciałem, zjadłem rybę z frytkami, fish and chips, dokładnie, napiłem się Guinnessika w lokalnym pubie, oddałem hołd królowej pod Buckingham Palace, także no, rewelacja. A, no i wreszcie zobaczyłem Big Bena bez rusztowań po wielu latach. Bo ja przecież mieszkałem nawet 1,5 roku, kurde, w Anglii jakiś czas temu i też tak liczyłem na tego Big Bena i się, kurwa, nie doczekałem. No ja ostatni raz widziałem go bez rusztowań w 98. No. Także, także chwilę przyszło mi czekać. Dokładnie. Ja już mam informację, że kolejny za rok będzie w październiku. Znaczy ja jadę na pewno, także... Może, a to, także to może, się, może się spotkamy, może skrzykniemy, bo ja też w takim razie... Albo może skrzyknąć jakąś bezimienną ekipę, słuchajcie, no. Ty na ile byłeś, na ile, Tomek, na ogół wpadasz tam? Na ogół wpadam na 3 dni. W tym roku zrobiłem to mocno budżetowo, no i faktycznie wystarczyły mi te 2 dni, bo tak jak mówię, no właściwie wszystko co najważniejsze ogarnąłem w piątek, bo leciałem z samego rana, prosto z samolotu jechałem na targi, byłem cały dzień na targach, potem nocleg, rano przyjechałem na tą Formułę 1, a potem poszedłem właściwie na zwiedzanie Londynu. I te 2 dni w zupełności starczyły, ale przyznam się szczerze, że w poprzednich latach byłem 3 dni i 3 dni jakby od early access tam do zamknięcia i zawsze czegoś mi jeszcze tam się nie udało zobaczyć. Mhm. To co, Krystian, generalnie przez najbliższy rok fundusze z Patronite'a idą na wejściówki dla nas na targi. Ale wejściówki zostaną, jakby jako prasa dostaniecie za darmo. Ale to musimy się chyba jakoś upomnieć o to, nie? Tak. Trzeba złożyć tam prośbę na stronie. Akredytację. No to zainteresujemy się tym, kiedy to będzie możliwe, bo na razie to są tak wstępne rzeczy. Nic takiego stricte oficjalnego na ich stronie nie ma, bo dalej są rzeczy ze starego tego EGX-a. Myślę, że dopiero w połowie roku. Znaczy no w tym roku w sierpniu, na początku sierpnia odblokowali możliwość rejestracji na akredytację. No, więc będzie temu przyjrzeć, nie? Podtrzymam rękę na pulsie, więc spoko. Ja na pewno z tego skorzystam na 100%, więc będę postarał się załatwiać więcej tego typu rzeczy, za czym się uda. Spoko, więc ogólnie polecasz coś takiego, mówisz, że jest duże, no dobra, to w sobie w tym. Ja byłem w ogóle w tej hali, bo właśnie w tej hali było MCM. Tam masz dwie takie hale po jednej i po drugiej stronie i duży korytarz, z tego co pamiętam. Dokładnie tak, to bardzo długi korytarz. Tak, bardzo długi korytarz, w ogóle te hale też są ogromne. Spoko, jeszcze chciałem się cenowo zapytać właśnie, jak na miejscu z jedzeniem było. Ja uwielbiam jakby takie brytyjskie jedzenie, że tak powiem, z baru, tak? Ja tam nie chadzam po Wetherspoonsa czy coś, nie? Nie, ja właśnie takie lokalne jakieś takie bary u pana Johna, nie? Uh-huh. Tam, i więc no ryba z frytkami, naprawdę olbrzymia porcja dla 130-kilowego faceta, nie do przejedzenia, 9,50 funta. To tyle, herbata co w Polsce w sumie. Herbata już w miejscu targów 2,40 funta. Gdzie tam jakieś burrito czy Subway, też na miejscu targów, no to jest wydatek około 6-7 funtów. Tego nie jadłem, bo mówiąc szczerze, ja tam jestem, jak zawsze na tych targach, jestem taki jakiś rozemocjonowany, że w ogóle mi jedzenie nie przychodzi do głowy. No ale potem już piwko w jakimś newspaper agent, funcik 50, mm-hmm. funcik 60, więc to są zupełnie sensowne ceny. Jasne, rozumiem. A powiedz mi, jak wyglądał jeszcze dojazd z lotniska na targi, bo gdzie ty lądowałeś? Lądowałeś w Luton, czy... Ja lotowałem na Luton. Z Luton wziąłem sobie autobus National Express, którym wysiadłem na przystanku, który według mojej oceny był najbliżej tych targów. Mhm.
Bo jeszcze powiedz mi w ogóle, gdzie te hale się znajdują dokładnie? Bo ja w Londynie mieszkałem jakiś czas, ale jakoś nie mogę ich sobie umiejscowić. One się znajdują na zachodzie Londynu, w dzielnicy portowej. Na zachodzie, okej. Okay. Czaję. Generalnie, jeżeli chodzi o podróżowanie do Londynu, to jest zajebista sprawa, ponieważ nie potrzebujecie nic innego jak kartę płatniczą. No tak, ja wiem. Ja za każdym razem, ale mogą nie wszyscy wiedzieć, że ja za każdym razem w Revolucie robię sobie nową wirtualną kartę. I płacisz telefonem, nie? Tak, zdarzyło mi się, że co prawda w Singapurze, ale właśnie z takiej karty próbowano potem ściągnąć środki, więc najbezpieczniej jest mieć taką tymczasową kartę i tą kartą po prostu przykładacie, tylko trzeba o tym pamiętać, że przy wsiadaniu i przy wysiadaniu przyłożyć tą kartę i transport londyński kasuje was do pewnej wysokości, ja teraz nie pamiętam jaka to jest. Tak, i później kiedyś już to nie. Było 6,80 funta. Jeżeli przekroczycie tą wartość, to on traktuje, że jakbyście kupili dzienny autobus już potem, znaczy dzienny bilet i już tak, jedziecie. I tylko w sensie musicie i tak przyłożyć, ale to jest jakby darmowy przejazd wtedy, można powiedzieć. W tej chwili transport do jakby z tego autobusu na targi i potem z targów na miejsce spania, gdzie spałem tam dosyć niedaleko, kosztował mnie 2 funty. No i następnego dnia poszedłem sobie pieszo na targi, z targów dojechałem do Buckingham Palace i tam się przemieszczałem po Londynie, też zapłaciłem chyba 2 funty, więc za 2 dni podróżowania po Londynie zapłaciłem, a jeszcze przepraszam, byłem w Camden, no to tam 4 czy 5 funtów za 2 dni podróżowania po Londynie. Camden to też przy okazji wizyty w Londynie to jest w ogóle według mnie obowiązkowy punkt. Jak już tak właśnie pomieszkałem trochę w tym Londynie, trochę zwiedziłem i Camden wyjątkowo lubię za atmosferę. Nie, no tam w ogóle ja tam jeżdżę jeść. No tak. Ja uwielbiam jeść, ja tam jeżdżę jeść i to jest miejsce, w którym... 130 kilo zobowiązuje, nie? Tak. No trzeba to karmić. Nie ma bata. Tak jest. I tam są po prostu knajpy z całego świata i to jest ogromny problem, żeby tam coś wybrać. Nie dlatego, że tam, że nic wam nie będzie smakowało, tylko dlatego, że wszystko tam smakuje. Ale ogólnie wiesz jak co? Te burgery tam wyglądają, jaka tam jest atmosfera, że wszyscy jedzą, piją. To jeszcze w takich ładnych okolicznościach, bo Camden jest malownicze bardzo. Ale w ogóle, wiesz co, powiem ci, że takie moje skojarzenie z Londynem, z tego mieszkania w tym mieście, przez te półtora roku, to w ogóle mi się właśnie Londyn kojarzy z zapachem jedzenia. Tam wszędzie pachnie jedzeniem, bo tam praktycznie na każdym kroku masz dziesiątki knajpek z absolutnie każdego zakątka świata. I chociażby dlatego się warto właśnie przy okazji takiej wizyty na targach po prostu przejść po tym Londynie, nawet omijając jakieś większe atrakcje turystyczne, tylko zwyczajnie pojechać sobie nawet na głupi High Street do Harrow, czy gdzieś, czy do takich mniejszych właśnie dzielnic, mniej popularnych, mniej turystycznych i tam się właśnie przejechać po prostu, popróbować jedzenia, zobaczyć jak ten taki mniej turystyczny Londyn sobie funkcjonuje gdzieś tak z boku, nie? Dokładnie. No tak. Dobra, słuchajcie, bo dostałem info od Krystiana, że go wyjebało. Ciekawe co brał, że go aż tak wyjebało, że aż sobie poszedł. W każdym razie Krystian jest wyjebany i chciał, żebym was od niego ładnie pożegnał tutaj na koniec tego odcinka, bo będziemy już chyba pomału kończyć. Słuchajcie, to dziękujemy Krystianowi, którego wyjebało. Krystian Kender był dzisiaj prowadzącym, ja teraz na koniec przejąłem jego rolę. Ja się nazywam Mikołaj Weiser, byłem dziś za drugim mikrofonem. Był z nami Tomek Arrow, dzięki wielkie, że wpadłeś, bardzo fajnie było pogadać. Dzięki jeszcze raz wielkie za zaproszenie, zawsze miło was odwiedzam. Jasne, na pewno jeszcze się skontaktujemy, jak już ograsz koda dokładniej. Pewnie, dzięki. Dobra, słuchajcie, to był 221 odcinek podcastu Bezimienny. Nagrywaliśmy go 13 października. Jest już dość późno, za 10 północ, więc będziemy ten temat zamykać. Ja idę wysmarkać nos, bo mam katar. Dzięki serdeczne i do usłyszenia. Pozdro. Do usłyszenia. Dzięki wielkie.